żeby nie ma jeszcze 30 rzutów sesji jako miasta, z naszymi wszystkimi państwa radnych i tam państwa prezydentów, i tam komisja, która się wydarza, i tam wszystkich mieszkańców, i tam media, tam państwo, którzy miasta, to jest na posiedzeniu. W 2013 roku, kiedy jeszcze była inna sytuacja polityczna w kraju,
i wybuch gruntowarony przyznano 1,3 miliarda z dotacji, znaczy środków unijnych z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To był warunek sine qua non przyznania Polsce tych środków 1,3 miliarda z Polski. Więc chciałbym tylko to w kwestii jakby przyczyn i następstw, to, że rząd przez parę kolejnych lat rząd Platformy Obywatelskiej nie podpisał tego rozporządzenia. Natomiast już nie jesteśmy zmuszeni do zaimplementowania, do zmiany tych zasad przez właściwie warunek otrzymania środków z programu operacyjnego Zagospodarowania Środowiska. Natomiast powodem szczegółowym jest to, że nie zostały przeprowadzone w tym zakresie konsultacje społeczne. Sposób, kształt, zakres odbioru śmieci, jak nie ma pan, proszę mnie wyprowadzić z błędu, nie został również przekonsultowany ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Również spółdzielnie mieszkaniowe, które będą musiały znaleźć miejsce na 5 rodzajów pojemników, gospodarstwa domowe, które będą musiały znaleźć miejsce na 5 rodzajów pojemników, mieszkańcy domów niezrodzinnych, brak pomocy konsultacji społecznych, to jest podstawowy rachunek. Ja chciałbym zapytać, dlaczego pan prezydent zrezygnował, podjął decyzję o tym, że przypadku tak poważnego projektu, który dotyka każdego mieszkańca miasta, każdego mieszkańca, każdy za to płaci i każdy musi wykonać tutaj dużo czynności, nie została przeprowadzona konsultacja społeczna, a na przykład w przypadku regulaminu parku placu Literskiego została. To jest jakby dużo bardziej ingerujący w życie i w finanse bezpośrednio mieszkańców projekt. Nie, no z tego też powodu wnioskuję o zdjęcie rozporządu i przeprowadzenie konsultacji. Dziękuję. Proszę teraz podać projekt uchwały na jakim druku? 1119. I 11.20, 1120, 1119, 1120. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś inne propozycje wniesienia do porządku dzisiejszego obrady? Proszę bardzo, pan przewodniczący Jerzy Kaliński. Dziękuję panie przewodniczący. Ja przyjmuję głos przeciw wnioskowi pana radnego Wiktorka. Otóż proszę państwa, dziwi mnie ta sytuacja, bo od zawsze, jak pamiętam, domagamy się i życzymy sobie, żeby wszystkie tematy, które są przedmiotem obrad komisji, a później przedmiotem obrad sesji, były rzetelnie dyskutowane na komisjach. Chciałbym przypomnieć, że pan wczoraj praktycznie, czy komisja wczoraj w momencie wnikliwej analizy obok tego projektu, wnosi pani dyrektor i pan kierownik wydziału, dość długo dyskutowała nad treścią i były zgłaszane pytania. Nie rozumiem, dlaczego dzisiaj akurat to się zmieniło przez noc, że przy braku głosu sprzeciwu te projekty były zaopiniowane. Czy to nie jest to, że chęć pokazania na sesji? Prosimy wczoraj pytać, czy są jakiekolwiek wnioski radnych co do tego projektu? Czy możemy zamknąć temat, że na sesji tego tematu nie poruszać? Nikt nie zgłosił sprzeciwu, a pan już zabierał głos. Jestem przeciw przyjęciu tych projektów. Mam nadzieję, że pan
Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, przypomnę
dlaczego wniosek po podjęciu tych projektów? Jeszcze raz próbuję to uzasadnić. Mieliśmy podobną sytuację kilka lat temu, w 2013 bodajże roku, kiedy najpierw Rada uchwaliła te regulaminy, później po miesiącu czy dwóch uchwaliła ceny, czyli tak naprawdę wiadomo było, ile miasto wyda na to pieniędzy, a później ogłosiła przetarg. I okazało się, że wszystko udało się zrobić dokładnie za tą kwotę, jaką miasto na to przeznaczyło. W interesie miasta leży, aby uchwała, którą podejmujemy w sprawie regulaminu, była po pierwsze przedyskutowana z mieszkańcami. Każdy z Państwa będzie musiał mieć w wyniku, tak jak powiedziałem, rozporządzenia, ale podpisanego w ostatnim momencie konieczności z tytułu warunków, które postawiła nam Unia Europejska, będzie musiał segregować mieć na 5%. Nie było w ogóle tej dyskusji, to nam utrudni wszystkim, utrudni nam to życie, utrudni to życie spółdzielniom. O ile wiem, nie było konsultacji ze spółdzielniami, jak należy tą sprawę rozwiązać, jakie miejsca wskazać, jakie częstotliwości odbiorą. Przecież to jest sprawa naszego codziennego życia, również być może zwiększonych cen. Ale czy cen? Dlatego argumentując w tym momencie, skupię się już na dwóch projektach. Ponieważ mamy w drugim projekcie, na druku 1120, mamy szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług, czyli warunki, które będą musieli sprostać odbiorcy tych śmieci, zamiast za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie tymi odpadami. I otóż mamy tylko połowę tej uchwały. Mamy w niej oczywiście warunki dla przedsiębiorców, natomiast nie mamy warunków dla mieszkańców. Ta uchwała jest niepełna, ona po prostu jest niepełna. My nie wiemy, Rada Miasta nie wie, ile zapłaci za te warunki. Nie ma wyliczone, bo to żeśmy się dowiedzieli na komisji. Nie wiadomo, ile zapłacimy za te warunki. I my w takiej sytuacji nie możemy podjąć odpowiedzialnie dla mieszkańców tej uchwały. Moglibyśmy podjąć wtedy, kiedy byśmy powiedzieli tak, są takie i takie warunki, za to mieszkańcy zapłacą tyle. Rady tego nie wiedzą. Dlatego postawienie tej uchwały dzisiaj jest przedwczesne. Nie mamy omówionych z mieszkańcami, ze spółdzielniami sposobu, warunków realizacji tej uchwały. Nie mamy odebranych zastrzeżeń co do podziału chociażby na 6 frakt, na 7 frakt czy 8. Już na przykład bioodpady i odpady zielone nie są wymagane w rozporządzeniu czy przepisach, żeby były segregowane oddzielnie. Ale tutaj mamy je szczególnie oddzielnie. A dlaczego oddzielnie? Czy to będzie taniej dla miasta, czy drożej? Nie znamy tej argumentacji, bo nie znamy ceny. Więc pytam w oparciu o jakie przesłanki chcemy powiedzieć, że ta uchwała jest zasadna. Dlaczego nie ma ta uchwała wariantów? Za taki wariant miasto i mieszkańcy zapłacą tyle, a za inny wariant zapłacą tyle. Dlaczego? Ja powiem dlaczego. Dlatego, że tak naprawdę ta procedura została zastosowana nie z myślą o mieszkańcach, tylko z myślą o deweloperach, o przedsiębiorcach, o firmach, które będą odbierać śmieci, bo zaraz się usłyszymy, że to firmy nam powiedzą, ile my za to mamy zapłacić. No i to jest właśnie działanie nieodpowiedzialne w stosunku do mieszkańców. Dlatego wnoszę o to, żeby Rada zdjęła te projekty z porządku i żeby one były przeprocedowane tak jak należy, z konsultacjami, z cenami, czy z wartościami szacunkowymi, przynajmniej nowe. Tych sposobów może być przynajmniej kilka odbioru tych śmieci. Przynajmniej kilka i my musimy wiedzieć, na co się decydujemy. Czy decydujemy się na tańszy sposób, ale o pewnej charakterystyce, czy na droższy. Musimy to umieć uzasadniać sobie i mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Jeśli jest głos przeciw, bardzo proszę. Jeszcze raz chciałbym zdać informację, przewracać posiedzenia komisji. Otóż te wszystkie wątpliwości, które w tej chwili pan radny Pitucha tutaj zgłasza, to jest po prostu dla mnie improwizacja swojego uzasadnienia, jeśli chodzi o konieczność zdjęcia. Proszę Państwa,
minister środowiska właściwy i jeden szkołowy ministrów skorzystał z tej fakultatywnej delegacji ustawy i 29 grudnia 2016 roku wydał rozporządzenie, które praktycznie wchodziło w życie ponad pół roku. Przez te pół roku nikt nie kierował w to, nikt nie interweniował. Uchwała z kolei nasza była, projekt uchwały był zgłoszony do biura 2 listopada. Nikt się do tego nie odniósł. Na komisji pan właściwie mieszał te dwa projekty uchwał, pan nie wiedział, czy to dotyczy tego, czy tego, później pan swoje uzasadnienie, czy jeszcze pytania wracał do przygotowanego już projektu uchwały. No bardzo się dziwię, skąd się tam dzisiaj te wątpliwości wzięły. Ja jestem za tym, żeby dopuścić do dyskusji, bo pan dyrektor zapewne te informacje, o które prosiliśmy wczoraj, są przygotowane, więc ja nie widzę powodu do tego, żeby zdejmować ten projekt uchwały. Nikt nie nakłada na nas rozporządzenie, nikt chyba nie nakłada na nas obowiązku konsultowania to z mieszkańcami, bo minister wydał konkretne rozporządzenie i konkretne zawarł w nim te warunki dla gminy, która ma uchwalić uchwałę. Dziękuję. Panie przewodniczący, bardzo proszę. Które wyjaśnienia jeszcze dodatkowo panu przewodniczącemu klubu PiS? Jak rozumiem, pana wypowiedź ma budować usprawiedliwienie dla was, że tego typu przepisy zostały wprowadzone. Otóż chciałem powiedzieć, że to minister Szyszko, a konkretnie jego sekretarz stanu, pan minister Gajda, odmówił konsultacji społecznej wokół tego rozporządzenia, odmówił dalszej dyskusji z korporacjami samorządowymi, które reprezentują w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu wszystkie samorządy i wprowadził to rozporządzenie wbrew naszemu stanowisku. Myśmy protestowali przeciwko tym 5 pojemnikom, przeciwko tej pogłębionej segregacji, przewidując kłopoty, przed którymi staną wspólnoty mieszkaniowe. Pan minister nas nie chciał wysłuchać i to mniej więcej tak wygląda praca w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Czyli my swoje, a rząd swoje. Więc jeśli pan przewodniczący zgłasza te zastrzeżenia, to po pierwsze był na to czas w debacie z rządem, a po drugie trzeba to adresować do ministra środowiska, nie do nas. My jesteśmy zobligowani rozporządzeniem do wprowadzenia tych przepisów. I znowuż, twarde prawo, ale prawo. My nie akceptowaliśmy i nie akceptujemy tych rozwiązań, które minister środowiska wprowadził. Nie zmienia to stanu rzeczy, że to jest obowiązujące nas prawo. I stąd między innymi dzisiaj projekt uchwały, który jest z mocy rozporządzenia potrzebny, żebyśmy dalej procedowali te zmiany w systemie gospodarki odpadami. I chciałem tutaj powiedzieć, że pana słowa o tym, że ta procedura uruchamiana u nas jest myślą przedsiębiorca, a nie mieszkańca, jest absolutnie niedopuszczalna. I prosiłbym, tak jak już to wielokrotnie robiłem, żebyście państwo nie odpowiadali swoje opinie, bo one tutaj powinny być odpowiednio nazwane, ale tego nie chcę robić. Jeszcze raz podkreślam, te przepisy prawa wprowadził rząd i one nas obowiązują. Proszę bardzo, przewodniczący Pitucha. No i teraz w trybie głosu za wnioskiem o zdjęcie, za zdjęciem. 2 sierpnia 2017 roku Komisja Europejska potwierdziła, że Polska wypełniła warunki wstępne, tak zwane warunki ekstra w obszarze gospodarki odpadami ustalone na początku okresu programowania funduszy WP w perspektywie finansowej 2014-2020. Wobec tego Polska będzie mogła wykorzystać środki z POIŚ-u w wysokości 1,3 miliarda euro. To był efekt negocjacji rządu pani premier Ewy Kopacz z grudnia 2013 roku. To zobowiązanie zaciągnął panią prezydencję, że już pan wymienia ministra Szyszkę, zaciągnęła pani Ewa Kopacz na Polski. Dzięki temu korzystamy ze środków POIŚ. Jest to pewna cena i proszę
żeby tutaj było to jasno, jasno powiedziane. Podtrzymuję swoje stanowisko i się z tego nie wycofam, że przedstawienie wyliczeń, tak jak to było poprzednio, najpierw regulamin, co do którego nie wiadomo, ile będzie kosztował, potem pokazanie wszystkich cen, uchwalenie w budżecie tej kwoty i pokazanie, ile za to chcemy zapłacić, to było tak naprawdę działanie pod wykonawców, a nie pod mieszkańców. Tak naprawdę trzeba zbadać rynek i dopiero później dostosować budżet do tego, ile będziemy tych umów zawierać. Ale to mnie to właściwie nie dziwi, dlatego że to nie jest pierwszy raz na tej sesji, mamy kilka takich przykładów, że bardziej liczą się pewne interesy niż mieszkańcy i tego będę bronił stwierdzenie. Dlatego ja tylko zapytam, czy poprzednia uchwała o regulaminie czystości, utrzymanej czystości w porządku i zagospodarowanie odpadów, przepraszam, była poddawana konsultacją społeczną i dlaczego tak nie była? I proszę o zdjęcie tej uchwały i poddanie jej konsultacjom społecznym. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proszę panie prezydencie. Jeśli mówi pan o burzy interesów, to proszę zapytać się, jakie interesy i czyje interesy chce realizować minister Szyszko. O 5 pojemnikach, które zostały wprowadzone w tym rozporządzeniu, czy może inaczej, tej segregacji wymagającej w tej chwili tych 5 pojemników, a w żadnym projekcie ani podpisanym uchwale z Komisją Europejską nie ma mowy. Jeśli minister się zdecydował, mimo protestu wszystkich korporacji samorządowych na Komisji Wspólnej Samorządu, to minister ponosi dzisiaj pełną odpowiedzialność za skutki tej decyzji, zarówno w wymiarze kosztowym, jak i przede wszystkim utrudnień wspólnot mieszkaniowych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Jako pierwszy będziemy głosować wycofanie autobusu obecnego na druku 1119. Jest to projekt porządku obrad 682. Bardzo proszę, kto z państwa radnych głosuje za zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Bardzo proszę, kto jest za zdjęciem. Wniosek pana przewodniczącego Wtóry. Kto jest przeciw? Tych projektów w dniu 10 roku sesji nadzwyczajnej.
pana Arkadia Władego. Oczywiście przeciw. A, przeciw, dobrze. W sposób przeciw, no, panie przewodniczący, panie prezydencie Sokaraczo. Jesteśmy w trybie głosu przeciw. Dlaczego? Ponieważ pojawiły się nowe sytuacje, w których moglibyśmy dyskutować. Wydaje nam się, że mówiliśmy też zresztą o tym na konferencji prasowej, że jeżeli prezydent nie znalazł środków na naszą uchwałę, no to my udowadniamy, że można znaleźć środki i chcielibyśmy podyskutować na ten temat i zagłosować za wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji dla uczniów szkół średnich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I podobnie nawiązuję do wczorajszego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, która odrzuciła wniosek pana radnego i tu o wprowadzenie tego punktu i pozytywne opiniowanie. Przypominam, że ten projekt 11 października był opiniowany i nie uzyskał pozytywnej opinii, jak również wczorajsza próba prośba, wniosek pana radnego Pituchy również nie uzyskał akceptacji i ten punkt jest rozpatrywany w komisji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę radny, jeżeli chodzi o głosy za, przeciw. Przeka zdjęciu. Chciałbym kolegom radnym przypomnieć, że nasz projekt uzyskał większość na dwóch bardzo ważnych komisjach, pozytywną opinię na dwóch bardzo ważnych komisjach, Komisji Budżetowej, Ekonomicznej oraz Komisji Rodziny. Jest to projekt bardzo prorodzinny, projekt, który nie porównamy do osiągnięć, które wydamy na dochody przyjazne dla osób, dla dzieci uczestniczących do przedszkoli i szkół podstawowych przy niewielkim stopniu wzroście tych opłat, to ten projekt ten będzie bardzo korzystny dla naprawdę korzystających z przejazdów MPK. Będzie to projekt bardzo prorodzinny. Staraliśmy się wykazać, że budżet miasta stać na ten projekt, na sfinansowanie tego projektu i dlatego bardzo proszę, aby nie zdejmować go z porządku obrad i w dalszym procedowaniu przyjąć ten projekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę mówić o kanczu. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie. Wysoka Rado, jak wcześniejszych argumentów, oczywiście w trybie głosów za, jak wcześniejszych argumentów nie będę powtarzał. Natomiast przypomnę jeszcze jeden pomysł. Otóż państwo składając wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta o coś innego, argumentowaliście tym, że dyskusja nad waszym projektem uchwały musi się odbyć przed przygotowaniem przez pana prezydenta projektu budżetu na 2018 rok. Stąd ten łącznik, stąd nadzwyczajna sesja, żeby przed środą, kiedy to mijał termin na przygotowanie budżetu, pan prezydent mógł się zapoznać z rozstrzygnięciem Rady Miasta. No i zgodnie z waszą argumentacją, pan prezydent zapoznał się z rozstrzygnięciem Rady Miasta, które odbyło się w piątek w zeszłym tygodniu. Więc sami w tym momencie, chcąc nadal dyskutować nad tym projektem, zaprzeczacie państwo tej argumentacji, którą zgłaszaliście podczas składania wniosku o nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Dyskusja już się odbyła, Rada Miasta w tej sprawie zadecydowała. W związku z tym przychylam się do wniosku o zdjęcie tego punktu z porządku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli pan głosy za, pan głosy przeciw, to proszę o określenie tematu. Proszę bardzo, proszę Państwa, ja wnioskuję za wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad punktu 66 na druku 1073 PSK1. Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przeznaczcie za 15, przeciw, wstrzymujących się, stwierdzam, że
że moja praca nie ma porządnego w każdym zakresie. Przychodzimy na cenę do porządku, realizuję panu komunikatu przywieszącego Rady Miasta. Szanowni Państwo, dnia 16 właśnie pierwszego sądu regionalnego i prawomocnie do strony przyjęcia się mandatu zgłoszonego z tytułu sądu regionalnego i panu Izabelę Kowalczyk. W dniu 13 listopada moim wodzem zniknął zagadnienie w sześciu postępowania nadzorczego z kwestii stwierdzenia częściowej ważności następujących uchwała nr 862 z 2017, uchwała nr 863 z 2017, uchwała 864 z 2017, uchwała 865 z 2017, uchwała 866 z 2017, wszystkie dotyczą uchwalenie zmiany miejscowych mandatów zamykają przestrzennego wszystkiego rozumienia granicy szerokiego rozumienia. Szanowni Państwo, chciałbym poinformować, że konsultowało się prezydium Rzymy Rady w składzie Miłosz Kropka, przewodniczący, Igor Wyszyński, Karolowski, Wieczkowy Komunik, wiceprzewodniczący, Jukasz Rzymski, sekretarz Oskar Gdański, skarbnik. Przypominam Państwu, że w poniedziałku zaczynamy się posiedzenie Komisji Sprawy Zarządzającej na całym kraju budżetu na przyszły rok. W związku z tym proszę przedstawiać na piśmie. Chciałbym Państwa poinformować, że podczas tego roku 31 kwestii na rzecz zaproponowanego Komisji Sprawy Zarządzającej zebrała 75 tysięcy złotych, z czego 10 tysięcy zebrał Radny Biurkos. Przechodzimy do zatwierdzenia protokołu 33 sesji Rady Miasta. Szanowni Państwo, protokół tej sesji był dostępny w biurze Państwa Komisarza Komisji na się przystawu wesołości, czy jakiś pan protokołu w ciągu. W takim razie poddaję pod głosowanie zatwierdzenie protokołu 33 sesji Rady Miasta. Tak, tak, tak. Proszę bardzo, odpowiedź pani na radę rozumiem zatwierdzenie tego protokołu. Zielonego budżetu jest już wdrażany. Bardzo dziękuję, pani dyrektor.
przyjmowała naprawdę zainteresowanie przez mieszkańców takimi projektami i oczywiście myśleniem o poprawie estetyki i zagospodarowaniu terenów najbliższym mieszkańcom. Nastąpiła już ponowne otwarcie fabryki cukieru Pszczółka. Ona już funkcjonowała, ale wczoraj odbyło się to z udziałem tych wszystkich, którzy których praca na to się złożyła i oczywiście z udziałem przedstawicieli rządowi w kraju Republiki Cukrowej, do której należy ta fabryka. A jakby pomijając już kwestię tych 150 milionów złotych inwestycji, blisko 200 miejsc pracy, a docelowo 300. Chciałbym w tym momencie bardzo podziękować panu prezesowi Markowi z PUZ-WALS-POS, wtedy prezesowi Krakowej Spółki Cukrowej, a dzisiaj wiceprezesowi MPWiK. I ponieważ to decyzje jego zarządu zdecydowały o lokalizacji tej fabryki w Lubinie i oczywiście o zrealizowaniu tej inwestycji po stosunku do całego niebu. I oczywiście bardzo dziękuję obecnemu dyrektorowi fabryki cukierków Pszczółka za sprawne zrealizowanie procesu tej inwestycji, ale przede wszystkim za taką odpowiedzialność, jeżeli jako wiemy widzieć naszych przedsiębiorców, to również za wiele rzeczy, wiele spraw ważnych dla naszego miasta. Tutaj ta sytuacja jest bardzo dobra. Kolejna edycja w 17 kolejnych szkołach takie certyfikaty daliśmy. My bardzo uwagę przykładamy do promocji tego roku życia, również aktywności sportowej wśród uczniów. Ten projekt jest także dużego zainteresowania środowiska szkół, ale również podpisaliśmy porozumienie z uniwersytetami o takim bardziej kompleksowym działaniu na rzecz zdrowego żywienia i w ogóle zdrowego typu życia. Dnia obywatelski, bezpieczniejsza Polska, bezpieczniejsza Europa, bezpieczniejsza obywatele, również Kongres Miast Polskich, który podjęły brał udział, wizyta ambasadora Białorusi. Mieliśmy również Unię Podwodów Przewodniczącego Podwodów Polsko-Białoruskie. Chciałbym Państwu również powiedzieć, że starczy naszych działań, a mamy wstępnie już deklarację MSZ-u Białorusi i jest to pisanie umów intencyjnych z dwoma miastami na Białorusi. Są dla nasi przedsiębiorcy, jesteśmy zainteresowani współpracą uniwersytetów, ale również i Polaków. Zostały nagrodzeni na wyświetleniu dyrektorzy przedszkoli, szkół oraz placówek prowadzonych przez miasto Lublin. Dużo uwagi przykładałem do wręczenia medali 700-lecia miasta Lublin. Osobą niezwykle zasłużoną dla naszego Lublina, ale też i mający duży wkład w rozwój naszego kraju. A na pewno w taki sposób myślenia o historii dosyć dramatycznej i o dniu dzisiejszym. Stąd udaliśmy się do Krakowa i zajęliśmy się prezentacji lubelskiego filmu, który powstał z inspiracji pani dyrektor Barbary Ratowskiej, filmu poświęconego Grażynie Chrystowskiej. Film nosi nazwę czy tytuł Zakładu są zielone drzewa. Polecam Państwu, będziemy go prezentować. Jest niezwykle wzruszający i potrzebny. Trzeba to wejrzeć. Wręczyliśmy medal 700-lecia pani profesor Wandzie Dudowskiej, honorowej obywatelce miasta Lublin oraz pani Kamili Jarowicz-Zysz, naszym lubelskim dzieciarkom profesorik. Obydwie panie są tymi postaciami. Wydaje mi się, że bardzo pani Wanda Dudowska jest znana, ale również panią Kamilę Jarowicz-Zysz bardzo młodym ludziom, zwłaszcza wraz z panią posłanką przeliczyć. To, co też jest istotne w okresie między sesjami, było sporo inicjatyw w zakresie polityki rodzinnej, polityki społecznej, może dla przyspieszenia złożymy to do protokołu, ale chciałem powiedzieć, że wszystko to, co zaplanowaliśmy, jest realizowane łącznie z projektami współfinansowanymi ze środków europejskich. A na koniec chciałem Państwa zaprosić, bo mam tę okazję na koncert niesamowity.
poświęconej twórczości Ludomira Michała Rogowskiego w Filharmonii Lubelskiej, sobota, godzina 18, przy udziale ambasadora Chorwacji, dlatego, że Ludomir Rogowski, urodzony w Lublinie, zmarł w 1994 roku w Wygodniku, jest, można powiedzieć, takim ambasadorem Lublina, Polski i Chorwacji, a tu szczególnie Wygodnika. Mamy jego tablicę na ulicy Bramowej, poświęconą Czesiu Wrocławiu, a jednocześnie warto przypomnieć, że wniósł on ogromny wkład w upowszechnienie tak naprawdę muzyki nowej, czy muzyki w ogóle Chorwacji. Jest tam jednym z ważniejszych kompozytorów. Ten koncert będzie poświęcony przybliżeniu jego postaci. Pracował w Wilnie, w Warszawie, w Paryżu, a w 26 roku osiadł już na stałe w Dubrowniku i tam też jest pochowany. Godzina 18 sobota. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do innego punktu. Odwierzę czytanie projektu uchwały budżetowej na przyszły rok oraz projektu prognozy finansowej. Bardzo proszę Panie Prezydencie, raczej Pani Skarbnik o przedstawienie Radzie Miasta tych dwóch projektów uchwał jednocześnie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zanim Pani Skarbnik przedstawi ogólnie strukturę budżetu i oczywiście po Pani rozpoczniemy procedurę uchwalania tego budżetu, chciałbym powiedzieć, że budżet 2018 roku będzie budżetem kontynuującym rozwój Lublina, kontynuującym tę falę wielkich inwestycji. Będzie to chyba najtrudniejszy rok w ostatnich latach, dlatego że nastąpiło skumulowanie wszystkich największych inwestycji miasta współfinansowanych albo głównie finansowanych z funduszy europejskich. To, że opóźnione wdrażania w poszczególnych latach projektów w tej perspektywie finansowej ze względu na taki harmonogram prac, który przyjęło Ministerstwo Finansów i Rozwoju, to Państwa wieś. Efektem tego jest to, że w poprzednim roku realizowaliśmy wyłącznie z bazy środków i kredytów dwa zadania inwestycyjne, które dzisiaj już rozliczamy albo rozliczyliśmy w funduszach europejskich, ale nie chcieliśmy podejmować takiego wysiłku w większym stopniu i czekaliśmy na podpisanie umów, możliwość zaliczkowania czy uzyskania finansowania z funduszy europejskich tych inwestycji. I tak się składa, że te inwestycje ruszyły w tym roku, ale ich skumulowanie będzie w roku przyszłym. W 2019 roku i 2020 jedno z większych zadań, może największe zadanie, to dworzec metropolitalny nam jeszcze został, a wszystkie główne inwestycje, które w tej chwili szacujemy na 1 300 000 000 z udziałem funduszy europejskich, ruszyły teraz i ruszają w 2018 roku. To oznacza, że musieliśmy zaproponować i musimy zaproponować taki obszar finansowy, by z jednej strony wykorzystać szanse, które niosą ze sobą fundusze europejskie, a z drugiej strony utrzymać wysoki poziom bieżącego finansowania usług publicznych dla naszych mieszkańców, w tym w obszarze lubelskiej oświaty i pomocy społecznej. Te inwestycje to będzie blisko 500 milionów złotych, czyli około 22% budżetu. To jest bardzo wysoki wskaźnik powodujący, że tak jak mówiłem, będziemy ciężko pracować, by sprawnie zarządzać inwestycjami i oczywiście podołać tym wymogom. Z drugiej strony środki europejskie zaangażowane na poziomie 350 milionów złotych, czyli jako główne źródło finansujące inwestycje na poziomie 350 milionów złotych oznaczają, że dostajemy kolejny taki impuls rozwoju naszego miasta. To, co jest również istotne, staramy się utrzymać również tempo inwestycji w oświacie, mówimy o termomodernizacji, również w zakresie oczekiwań mieszkańców, ale wyraźnie sobie musimy powiedzieć, że ze względu na skumulowanie inwestycji z funduszy europejskich będziemy musieli ten rok, czy w tym roku nadać priorytet. Priorytetem największym inwestycjom. I teraz chcielibyśmy poprosić tutaj Pana o prezentację, Panią Skarbnik o omówienie założeń budżetu.
przyjmujemy te projekty związane z partycypacją społeczną, czyli budżet obywatelski, inicjatywa uchwalona, zielony budżet, jak również rezerwę celową na dotychczasowym poziomie, czyli na 3,5 miliona złotych, które przyjmujemy z uwagą oczekiwania na dzielnic, ale będziemy je rozważać dopiero od 2019 roku, właśnie ze względu na konieczność skoncentrowania tych środków wokół inwestycji finansowanych z funduszy europejskich. Dziękuję bardzo, panie starannie, bardzo proszę. Państwo przewodniczący, szanowni państwo radni, zgodnie z ustawowym terminem określonym w ustawie o finansach publicznych, prezydent miasta przedłożył w dniu wczorajszym, a więc 15 listopada, projekt uchwały budżetowej do państwa radnych, jak również do delegatów wyborczych. W tym samym terminie został przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Projekt na rok 2018 przygotowany został zgodnie z przepisami, jakie aktualnie obowiązują, jak również z przyjętymi założeniami, programami, strategiami, a także aktami wewnętrznymi. Przedłożony projekt budżetu na przyszły rok odzwierciedla możliwości finansowe budżetu miasta zarówno w zakresie możliwych do uzyskania dochodów, jak również poziomu wydatków bieżących i majątkowych. Wyzwaniem dla miasta w przyszłym roku i najbliższych latach będzie zachowanie równowagi między zapewnieniem stabilności finansowej, zapewnieniem rozwoju miasta przy optymalnym wykorzystaniu możliwości wynikających z perspektywy finansowej 2014-2020. Projekt, jaki został przedstawiony, spełnia te założenia i zachowuje prognozowany charakter warunkach ograniczeń wynikających z dwóch reguł fiskalnych określonych w ustawie o finansach publicznych w artykule 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, czyli utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia. W przyszłym roku realizowanie będzie 59 projektów przy udziale środków europejskich w ramach 12 programów. Łączna wartość tych zadań stanowi ponad 1,3 miliarda, o czym powiedział pan prezydent. W tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 950 milionów złotych, a z budżetu państwa kwota ponad 4 miliony złotych. Natomiast środki ujęte na realizację wyrównania wydatków na rok 2018 stanowią kwotę 364 562 537 zł. W przedłożonym projekcie proponuje się kontynuowanie rozwiązań w obszarze aktywności obywatelskiej mieszkańców, które mają na celu włączenie społeczności lokalnych w proces współdecydowania w sprawach miasta. Planuje się wdrożenie czwartej kadencji budżetu obywatelskiego z pulą środków 15 milionów, a także zakończenie projektu z poprzedniej kadencji, przeznaczając na nie ponad 7 milionów złotych. Wzorem lat ubiegłych jednostki pomocnicze miasta wskażą do realizacji zadania łącznej w kwocie 3,5 miliona złotych. Na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zaplanowano łącznie 5 milionów złotych, w tym są zadania kontynuowane. Na projekty realizowane w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego przewidziano środki w kwocie 2 miliony złotych, w tym około miliona na realizację projektów z poprzedniej kadencji, które będą realizowane w roku przyszłym. W projekcie uchwały prognozowane dochody oszacowano na kwotę 2,165,192,559,44 zł. Wydatki zaś określono w wysokości 2,280,735,363,62 zł. Deficyt budżetu 115,542,803 zł. Nadwyżka operacyjna 75,757,73 zł. Przychody budżetu 211,540,149 zł. Rozchody budżetu
95 997 345 zł i dług szacowany na koniec przyszłego roku 1 459 352 585 zł. Indywidualny wskaźnik obsługiwania zarówno w relacji do dochodów po pozytywnych wyłączeń planowany jest na poziomie 5,1 do 5,90. W ramach prognozowanej kwoty dochodów dochody bieżące stanowią 1,858,387,970 zł, natomiast dochody majątkowe 306,804,589 zł. W projekcie dochodów główne źródła są to wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych, od osób prawnych, stanowią w strukturze dochodów ponad 23%, kwota przekracza ponad 500 milionów złotych. Pozostałe dochody własne, które obejmują wpływy z podatków, opłat, usług, dochody z majątku, stanowią około 28%, to jest dochoda przekraczająca 600 milionów złotych. Subwencja ogólna około 20% w strukturze dochodów, ponad 432 miliony złotych. Środki europejskie około 12%, jest to kwota 258 743 875 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią około 15%, na podstawie porozumień umów około 15 milionów złotych. Dochody własne prognozowane w przyszłym roku, jak i państwo może osiągnąć, wyszacowano na kwotę 1,103,481,478 zł. I głównie są to wpływy z tytułu podatku i opłat, podatku podzielanych przez urzędy skarbowe, ponad 27 milionów złotych urzędów skarbowych, dochodów z imienia miasta, ponad 100 milionów złotych, udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych, to największa pozycja w dochodach własnych po przekraczająca 500 milionów złotych. Pozostałe dochody, głównie ze świadczonych usług, ponad około 15% w strukturze i ponad 156 milionów. Jeśli chodzi o wydatki, jakie zaplanowano na rok przyszły, to na wydatki bieżące planuje przeznaczyć się 1,782,590,897 zł, a na wydatki majątkowe około 20%, 498,144,465 zł. W ramach planowanych wydatków na rok przyszły na pierwszej pozycji są oczywiście zadania z zakresu oświaty. Będzie to w strukturze wydatków około 30%, kwota zbliża się do 700 milionów złotych. Na zadania z zakresu transportu i łączności proponuje się przeznaczyć około 26% planowanych środków w wysokości około 600 milionów złotych. Na zadania z zakresu rodziny około 14%. 331 milionów złotych, na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej ponad 6%, około 143 miliony złotych, z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska proponuje przeznaczyć się kwotę około 118 milionów złotych, jest to ponad 5% planowanych wydatków, na zadania z zakresu kultury proponuje się środki w wysokości ponad 72 miliony złotych. Na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki około 50,049,320. Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej ponad 33 miliony złotych. Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej proponuje się przeznaczyć ponad 21 milionów złotych. Na zadania z zakresu ochrony zdrowia
około 18 milionów złotych, na zadania z zakresu administracji publicznej około 6% planowanych wydatków, ponad 135 milionów złotych, mają z wydatki związane z obsługą długu 1,5% kwoty 35 milionów złotych. I pozostałe zadania drugie to są zaplanowane rezerwy 59,345 milionów 1317 złotych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca planowane dochody dużego miasta wyniosą 6360, natomiast wydatki 6689 złotych, a planowane wydatki majątkowe 1463 złotych. Potrzeba zagwarantowania w budżecie miasta środków na realizację projektów rozwojowych, które będą realizowane przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej, wymaga utrzymania stałej kontroli wydatków bieżących. Zaproponowane wydatki bieżące zapewniają w przyszłym roku funkcjonowanie obiektów służącej miejskiej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokajają bieżące potrzeby finansowe na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych miasta. W ramach planowanych wydatków bieżących budżetu miasta na zadania oświatowe, to co już powiedziałam, to jest kwota około 700 milionów złotych i wydatki bieżące to jest 37%. Obejmuje głównie wydatki bieżące wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem publicznych placówek oświatowych i pobranych, dotacje za publiczne i niepubliczne placówki pracownicze, prawne i fizyczne. Środki przewidziane z zakresu rodziny obejmują wydatki na utrzymanie żłobków, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, a także wypłatę świadczenia wychowawczego 500 plus świadczeń rodzinne. W zakresie transportu kwota ta będzie przeznaczona na usługi, w zakresie transportu zbiorowego na utrzymanie dróg. Z zakresu pomocy społecznej są to zadania obejmujące różnego rodzaju świadczenia społeczne w formie pieniężnej, rzeczowej, wypłaty dodatków mieszkaniowych, pomoc osobom niepełnosprawnym, funkcjonowanie domów pomocy społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiego Urzędu Pracy. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, powierzchni zaplanowane, przeznaczone są na system gospodarowania odpadami, oczyszczanie miasta, oświetlenie ulic, placów, utrzymanie zieleni bliskich oraz pomysł dla zwierząt. W zakresie kultury zaproponowane środki będą przeznaczone przede wszystkim na dotacje dla instytucji kultury, na działania z zakresu powszechniania kultury oraz odnowy zabytków. W zakresie kultury fizycznej i turystyki są to środki na zakup usług, organizacje zajmu obiektów morskich ze szczytem, zadania z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej, w tym zajęcia sportowe w szkołach oraz upowszechnianie turystyki. W zakresie bezpieczeństwa aeronautyki przeciwpożarowej te środki będą przeznaczone na utrzymanie Straży Miejskiej Miasta Rudnego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarowej. Z zakresu gospodarki mieszkaniowej działalności usługowej wydatki są związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, opracowaniami planistycznymi, szacunki nieruchomości, regulacja stanu prowizyjno-prawnych, opracowania prowizyjne, utrzymanie cmentarzy komunalnych, środki zaplanowane na ochronę zdrowia przeznaczane są na programy z zakresu polityki zdrowotnej, w zakresie świadczeń zdrowotnych, w zakresie stomatologii dla uczniów szkół i placówek oświatowych, na szczepienia ochronne, na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. I z zakresu administracji publicznej to są wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, rady, jednostek pomocniczych, jak również na obsługę, ruchu środki są przeznaczone w wysokości 30 milionów złotych. Pozostałe
wydatki na kraj bieżący są również związane z ryzykami, czyli podwyżką zwolnienia, podwyżki na drugim na nauczycieli, wynikającą ze wzrostu kwoty kasowej w projekcie ustawy budżetowej. Na wydatki majątkowe kwota, jaka została zaplanowana na przyszły rok, wynosi 498 milionów 144 465 zł. Wydatki są tutaj związane ze współfinansowaniem projektów ze środków europejskich. To jest kwota przekraczająca 350 milionów i zostaną głównie przeznaczone na zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych. Jest to dokument, który służy
informacje do opracowania prognozy niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego wykorzystania środków zarządzania środkami zwrotnymi i finansującymi potrzeby rozwojowe. Jako pomocnik do projektu uchwały w sprawie błędu zastosowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami został dołączony do naszych przedsięwzięć bieżących i majątkowych, w tym związanych z programami finansowymi z udziałem środków europejskich i innych środków bezwzględnych. I dla każdego przedsięwzięcia określone została odrębna nazwa, cel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za jego realizację, koordynująca, odpowiedzialne przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe i wyniki wydatków w poszczególnych latach oraz zobowiązań. Przy prognozowaniu dochodów wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych, przewidywaną dynamikę PKB, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamikę przeciętnego wynagrodzenia, zatrudnienia w gospodarce narodowej, stopę bezrobocia, a także przewidywaną kondycję polskiej gospodarki w 2018 roku zgodnie z przyjętymi założeniami projektu budżetu państwa. Zakłada się, że dochody miesiące osiągną w latach 18-21 wzrost na poziomie około 3%. Największą pozycję w dochodach bieżących stanowią dochody z tytułu udziału podatka dochodowego. Istotną rolę również odgrywają wpływy z podatków i podkład lokalnych. W prognozowanych dochodach majątkowych uwzględnione zostały środki dotyczące rozpoczętych oraz planowanych rozpoczęcia projektów współfinansowanych środkami europejskimi w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Zakłada się, że w wyniku podpisanych i planowanych poza dalej czasu na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich i mniej bezwzględnych możliwych z uczestnictwem w latach 16-23 dochodów na poziomie około 1 miliarda złotych. Największe dofinansowanie, które zostaną, mogli się uzyskać na współfinansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych przyczyniających się do rozwiązania głównych problemów komunikacyjnych w obszarze metropolitalnym. W latach 18-21 średnioroczny wskaźnik dynamiki wydatków bieżących wyniesie około 2%, natomiast ogółem utrzyma się na poziomie na dynamice 99%. Wydatki majątkowe miasta planowane są w horyzoncie wieloletnim i stanowią istotny element wieloletniej prognozy finansowej miasta, która określa główne kierunki inwestycji. Z uwagi na fakt, iż możliwości budżetu miasta determinowane są głównie przez trzy zasadnicze źródła, czyli nadwyżkę operacyjną, przychody o charakterze zwrotnym oraz dochody majątkowe, do których od środków na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej należą również dochody ze sprzedaży mienia, przy planowaniu wydatków inwestycyjnych w pierwszej kolejności proponuje się przeznaczyć środki na zadania rozpoczęte, zadania kontynuowane w latach ubiegłych oraz na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich. Analizując możliwość współfinansowania projektów inwestycyjnych w okresie 2017-2022 zakłada się, iż wydatki majątkowe przeznaczone na wkład własny niezbędny do zapewnienia współfinansowania projektów europejskich oraz niezwiązanych z realizacją projektów europejskich będą na poziomie około 600 milionów złotych. Nie będę tutaj już wymieniała na tych zadań, które są planowane do dofinansowania w ramach obecnej perspektywy finansowej. No najważniejsze to są właśnie te komunikacyjne, drogowe,
rok 2000 tu są wymienione te wszystkie zadania, które są wymienione w razie finansowej w tym roku, no to finansowanie ze środków europejskich, składanie różnych nakładów, ile tak jest te zadania kosztują. Oczywiście to wszystko Państwo widzicie też załączników przedsięwzięć wieloletnich w roku finansowym. Rok 2018 będzie kolejnym rokiem, który do ustalenia limitu zadłużenia mają zastosowanie przepisy artykułu 243 i 244 ustawy o finansach publicznych. I zgodnie z wymogiem tego artykułu nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia licząca potencjalne wpłaty z tytułu zielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielone przez dochody ogółem. To jest, proszę Państwa, ten wzór, który zawsze musi być przez samorząd przestrzegany, który w tej chwili pokazujemy na slajdzie, jak musi być spełniona reguła przy uchwalaniu kolejnych budżetów. Reguła, którą pokazujemy zawsze Państwa w wieloletniej prognozie finansowej. Maksymalny poziom wydatków na obsługę zadłużenia w danym roku wyznaczony jest raportami danych z 3 lat wstecz. Czyli 15, 16 i 17 rok podzielone przez 3 ograniczenia tutaj możliwość obsługi zadłużenia. Na podstawie przyjętej wieloletniej prognozie finansowej wielkości relacji, o której mowa w artykule 243, w 18 roku i w latach następnych będzie spełniona. I proszę zwrócić uwagę, jak kształtowały się wskaźniki w latach następnych. Oczywiście to jest wymóg ustawowy, ale te wskaźniki były zgodne z przepisami ustawy i oczywiście stanowiły tą średnią arytmetyczną z 3 lat. Kolejną informację pokażę z WBR-u na temat poziomu planowanego nominalnego zadłużenia budżetu miasta oraz wskaźników limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia w perspektywie do 2024 roku. Prognozuje się, że na koniec 2016 roku kwota wyszeruje się na poziomie 1,460 mld, natomiast najwyższy poziom będzie w roku 2020. Zaś od 2021 roku już planuje się spadek wartości zadłużenia. Należy również oprócz tego wymogu mieć na uwadze drugą regułę, która jest dość rygorystyczna w zakresie wydatków bieżących, która stanowi, że po stronie planu, jak również wykonania, wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących. I też w projekcie WBR-u ta reguła jest spełniona, nawet tutaj się maksymalizuje nadwyżkę operacyjną w latach następnych, planując w roku 2019 ponad 100 milionów, w 2020-140 i 2021 ponad 140 milionów złotych. Czyli te reguły obydwie fiskalne są spełnione w roku 2018, jak również w latach następnych, co wynika z wieloletniej prognozy finansowej. Analiza zdolności kredytowej budżetu miasta pozwoliła ustalić możliwy poziom kredytowania w najbliższych latach z uwzględnieniem spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych w zakresie limitu zadłużenia. Przyrok zadłużenia w latach 18-21 ustalony jest na poziomie około 146 milionów złotych, biorąc pod uwagę zaciągnięcie nowego długu, jak również spłatę dotychczasowych zobowiązań. Zaciąganie nowych zobowiązań finansowych planowanych na lata 18-21 jest powiązane z przygotowaniem harmonogramu realizacji inwestycji, a więc
będzie to uzależnione częściowo od harmonogramu realizowanych inwestycji, być może nie będą to takie kwoty. Też jest pewne, nie jednak do tych nakładów, jakie są planowane, do inwestycji, które już są rozpoczęte, czy też które będą. Oczywiście tu przewiduje się również środki z wyrobu. I od roku 21 planuje się stały spadek wartości zadłużenia, na przykład jego pełnego wydania. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, mam wniosek formalny. Bardzo proszę. Poproszę o 20 minut przerwy na głos na Platformy Obywatelskiej. Poproszę o 20 minut przerwy na głos na Platformy Obywatelskiej. Bardzo prosił, żeby Zarząd Dróg i Zarząd Transportu nad tym się pochylił. Nie ma też zwiększenia, rozmawiając z panem dyrektorem. Też nie ma zwiększonych środków na sport. Dla mnie jest to niepokojące. Uważam, że Lublin powinien mieć dwie drużyny na poziomie piłkę nożną pierwszej i drugiej ligi, żebyśmy ten stadion był do ligi. I tu trzeba było poczynić jakieś szersze starania, panie prezydencie, żeby spróbować wzmacniać klub Lublinian. To jest moja taka propozycja, bo Motor Lublin kupił licencję. No i to teraz może nam bokiem wychodzić, bo jeżeli się pojawi szansa na kupienie licencji wyżej, to trzeba by o tym realnie pomyśleć. Myślę, że sportowcy i działacze, którzy się tym zajmują, wiedzą doskonale o co chodzi. Prośba jest o zwiększenie też tych drobnych, panie prezydencie, inwestycji. Ja rozumiem, że idzie ulica Grygowej, to jest bardzo duża inwestycja. Czy nie można by było tego rozciągnąć w czasie? Dlatego, że po prostu 18 milionów wydane na Grygowę powoduje to, że nie będzie pieniędzy na robienie tych drobniejszych ulic w dzielnicy. To mam tyle. Dziękuję. Panie prezydencie, panowie państwo przewodniczący, sekretarze. Padały takie dość precyzyjne, konkretne pytania. Ja chciałbym zapytać o rzecz ogólniejszą. Otóż na stronie 95 w załączniku nr 3 przychody i rozchody budżetu miasta czytamy, że ogólnie przychody, które zaciągniemy, wyniosą 211 milionów złotych. I te przychody podzielone są na pewne kategorie, nazwę to przychodowe. I widzę bardzo wyraźnie, że odchodzimy od kredytu bankowego w kierunku obligacji komunalnych. I moje pierwsze pytanie jest, w paragrafie 903 przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W tym paragrafie zaciągamy zarówno kredyt, jak i obligacje. Jest to ogólnie na kwotę 71 milionów złotych. Moje pytanie jest, ile z tej kwoty jest przychodem z kredytu, a ile z obligacji. Dlatego, że dalej w paragrafie 931 mamy już same obligacje komunalne na kwotę 132 milionów złotych. Także chciałbym mieć taki pewniejszy obraz podziału naszych przychodów na kredyt i na obligacje. Ja rozumiem, że obligacje są o wiele wygodniejszym instrumentem, ponieważ nie musimy organizować przetarg na obligacje, tak jak na kredyt, na bank, nie musimy przetargu banku wybierać. Możemy jednym
innych też z takich dobrodziejstw, i tutaj będzie moje drugie pytanie, obligacji jest, że są one takim instrumentem dość elastycznym. Kredyt generalnie bank przyznaje na jakąś konkretną rzecz, na konkretną inwestycję. Obligacje są pod tym względem dość elastyczne. Jeśli na przykład myślimy, że są to obligacje na pokrycie deficytu, to obligacjami możemy pokryć chyba praktycznie wszystko, każdy wydatek budżetowy. I to są te pewne korzyści z zaciągnięcia obligacji, a nie kredytu. Ja to rozumiem. Także ale mam takie pytanie. Ile pieniędzy z obligacji przeznaczymy na spłatę naszych poprzednich zobowiązań? Na co przeznaczymy generalnie te obligacje? Czy będą to, czy ich cel jest określony? Czyli pierwsze pytanie. Ile z paragrafu 903 z kwoty 71 milionów, ile z tej kwoty jest kredyt, a ile obligacje? I drugie pytanie, na co przeznaczymy te obligacje? Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci za wysokie głosy, bardzo proszę, bardzo proszę. Uważam, że powinniśmy się pomylić nad tym problemem, ponieważ to jest okres kilku dobrych miesięcy, kiedy mieszkańcy Lublina borykają się z tym problemem. Tutaj miałabym propozycje jakby takie, żeby dołączyć w ramach możliwości, przeznaczyć środki finansowe takie, żeby można było rozbudować sieć ciepłowniczą tak, żeby wyłączyć jak największą ilość mieszkań, osiedli, domów jednorodzinnych. Czy na to mamy jakieś środki? Czy są jeszcze zadania, projekty unijne, które można podłączyć pod taki program? To jest moje pytanie. Pierwsze. Drugie pytanie. Czy jest możliwe zabezpieczenie bezpieczeństwa na ulicy Węglarza? Wstępne obliczenia tego zadania wychodzą około miliona złotych, ale ja nie chcę wierzyć, że światła na skrzyżowaniu tyle kosztują, więc pytam, czy jest taka możliwość, żeby obliczyć, oszacować realnie koszt wyłączenia budowy oświetlenia w ramach bezpieczeństwa mieszkańców na ulicy Węglarza, Strzelbosza, Walecznik, to skrzyżowanie. Następna sprawa dotycząca, następne moje pytanie dotyczy ulicy Chodniczej. Czy będziemy wymontować pasaż na ulicy Chodniczej, Panie Skarbnik? Koszt tego plus minus 80 tysięcy tego zadania. I czy będziemy... Jeszcze momencik. Czy będą jeszcze zmiany w ramach rewitalizacji dla Lublina? Ponieważ są tutaj ważne zadania rozdzielnicy Tatary dotyczące remontu dzielnicy. Adaptacja budynku na halę sportową w dzielnicy Tatary. To chodzi o oczywiście
Przewodniczący? Jak, o jaki budynek chodzi? Dobrze, zagospodarowanie terenu wypływalni w dzielnicy Tatary. Wiemy, że uchwała obywatelska została przyjęta. Jakie działania w tym kierunku będą na dzielnicy Tatary? I zagospodarowanie zdegradowanych terenów zielonych na dzielnicy Tatary, czyli ogólnie gospodarką terenami zielonymi na dzielnicy Tatary. Dziękuję ślicznie. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Wisław Kowski. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, no, ogólnie Pan też na budżet można powiedzieć, że wnioski, jakie składają radni w imieniu mieszkańców do budżetu, po prostu mijają się z celem, bo zupełnie nie są one realizowane w żaden sposób w większości. Także tutaj rozumiem, bo inne potrzeby budżetowe, ale wydaje mi się, że jednak trzeba patrzeć na wnioski mieszkańców, które przekazują radni, w jakiejś części je uwzględniać, a praktycznie w niektórych nie są żadnej części uwzględnione. Ja jeszcze chciałem wrócić do obligacji. Chciałem spytać, jakie jest oprocentowanie obligacji komunalnych, który bank, czy tylko jeden bank, czy więcej, jest jakby właścicielem tych obligacji, bo przypomnę, że w bieżącym roku przychody z obligacji są na sumę 155 milionów złotych planowane. I chciałbym wiedzieć, czy też banki, które jakby są właścicielami tych obligacji, czy one stwarzają możliwości wykupu obligacji przez inwestorów detalicznych. Też tutaj znaczny wzrost jest, jeśli chodzi o, przypomnę, że do tej pory na port lotniczym dotowaliśmy w kwocie około 15 milionów rocznie. W tym roku mamy wykupić obligacje na 24 miliony i chciałbym wiedzieć, z czym to jest jakby związane. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Jestem zwolennikiem dyskusji do zadawania tutaj na etapie pierwszego czytania. Jednak chciałbym sprostowanie dotyczące działu rozdziału 653, co została działalność w zakresie opracowania dokumentacji przyszłościowej. Otóż mam prośbę, żeby zapis przewodowa, projekt, dokumentacja przewodowa Krasnickiej, jakby przenieść środki na ręce przeznaczone do paragrafu 615 remonty dróg, ponieważ w ubiegłym roku podjęliśmy taką decyzję, że nie przebudowujemy ulicy Krasnickiej ze względu na to, że to było kilkanaście milionów złotych, a już po prostu remontujemy. A widzę, że tutaj jest ciągle jakaś przebudowa. Proponuję, żeby ulicę Krasnicką, samą nazwę, umieścić tutaj w kwadracie w rozdziale 615 remonty dróg. Natomiast jeszcze w tym samym dziale jest rozbudowa ulicy Samsonowicza i dokumentacja. Przypominam, że dokumentacja na ulicy Samsonowicza została zakończona w październiku tego roku i wydaje mi się, że również ulica Samsonowicza powinna być przerzucona do inwestycji, a nie do projektowania, bo ten projekt jest już zakończony. I konsultowany zresztą mieszkańcami. O czym tutaj podobijamy się koledzy z PiS-u, że tego tych konsultacji nie było. Moim zdaniem było, były konsultacje i nieodwrotnie. Dziękuję. Chciałbym zapytać, ponieważ nie widzę, że się budowy ulicy Papiernej, już od kilku lat składam te wnioski do kierownicy, które nie złożono, ponieważ miałem jakieś problemy. Natomiast spróbuję w poprawkach do budżetu złożyć tą ulicę. Wiem, że pan prezes wczoraj powiedział, że będzie tam robiona kanalizacja w 2018-2019. Mam pytania, czy ta ulica będzie przewidziana ewentualnie na w dalszych latach, czy udałoby się w tym roku
rozpocząć jakąś inwestycję, ponieważ mieszkańcy tam jakoś ich woda zalewa, straszna ta droga jest tam. Dzieci na rękach są noszone, pan dyrektor Borowy często to o tym dobrze wie, ponieważ zgłasza mu to i tyle, ile może, to naprawia tą drogę, więc dziękuję panie dyrektorze za interwencję. Natomiast dobrze by było, żeby to zrobić raz i skończyć, bo no, to jest taka trochę zapomniana ulica, dzielnica, a ci ludzie naprawdę mają dramaty. I na dodatek w tym roku już ruszyła budowa jakiejś elektrowni na Bystrzycy, która spiętrzy wodę i oni się tam obawiają o zalanie po prostu. Tam będzie dramat. Jeżeli ta elektrownia powstanie, to no to ich zaleje całkowicie, tak jak i Wapietą, tak i będzie szafą z drugiej strony, ponieważ tam woda ma spiętrzone około parametra. A tam stoi jedno wielkie jezioro. Po każdym deszczu interwencja straży pożarnej jest. Więc to mam pytanie. Wiem, że ta inwestycja jest jakaś tam planowana, natomiast nie widzę tego w budżecie, więc dopytuję. Wiem, że to nie są małe środki. I prośba o interwencję w tej sprawie i do pana prezydenta, czy mógłby ująć może część z tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś państwa radnie? Nie widzę, bardzo proszę panie prezydencie. Dzięki dla słów. Od pani skarbnik rozpocznie później dokończymy te pytania. Państwo przewodniczący, państwo radni, nie na wszystkie pytania, które dotyczą lat poprzednich, będę w stanie dzisiaj odpowiedzieć. Mogę porównywać rok 17 z 18, bo takie tutaj mam materiały. Natomiast nie ma pana żadnego pytania, bo pytał o PIT, jak się kształtował. Tak, to było pierwsze pytanie, jeśli chodzi o realizację podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencje. O dynamikę, tak. Więc jeśli chodzi o subwencje, to proszę państwa, to jest w granicach 2%. Subwencja na rok 17 ośmia kwota wynosi 409 397 709, na rok 18 421 036 601. Ten wzrost tych subwencji to tak się kształtuje w granicach 1,5 do 2%, jeśli chodzi o subwencje. To tak, może to niepokojąco ten procent zabrzmieć. Ja jestem tym zaniepokojona z panem prezydentem, bo przecież mamy podwyżki 5% do kwoty gazowej, a subwencja rośnie tutaj o 2% z niewielkim haczykiem, prawda? No ale to będziemy, mamy zaplanowaną rezerwę, jeśli państwo zwrócili uwagę na podwyżki w oświacie, proszę. Tak. Także staramy się do tego też przygotować. Pani Sarnik, przepraszam, ja tylko podaję państwu radę, na komisji wspólnej rządzie samorządu apelowaliśmy o zwiększenie subwencji oświatowej w kwotę do 1,5 miliarda złotych. Nie zostało to przyjęte. Natomiast jeśli chodzi o dynamikę w PIT-cie, bo w PIT-cie nie ma dynamiki po prostu. To znaczy nie ma wzrostu, nie wykonujemy planu. Jeśli chodzi o CIT, to zresztą CIT no, nie jest taką znaczącą pozycją w naszym budżecie. PIT nie jest znaczącą pozycją w budżecie, ponieważ na rok, momencik, bo mam tu właśnie te udziały, w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku bieżącym mamy 460 razem powiat i gmina, a na przyszły rok wprowadzamy do planu 463 113, a więc jest to wzrost 4,89. Natomiast jak to było w latach poprzednich? W roku 16 plan wynosił 415 910 234, mamy nieco ponad plan 422. W roku 15 397 wyniosły wpływy. W roku 14 365, w roku 13 342, w
12, 339, więc to jest zauważalny wzrost. Prawda? Zmniejsza się bezrobocie, wzrasta wynagrodzenie, więc rzeczywiście w PIT-cie rokrocznie ten wzrost jest duży. On jest może poszamaniający. Przydałby nam się wzrost rokrocznie o 100 milionów złotych, no ale mam nadzieję, że tak to kiedyś będzie. Natomiast jeśli chodzi o CIT, proszę Państwa, mam również tutaj CIT, więc może podam tak. W roku 16 wpłynęło 27,968, znaczy 7,968. W roku 15 29,157, a to tutaj był spadek. W roku 14 27,391. W roku 13 28,630, mówię w milionach. I w 12 24,765, w 11 25. Także mamy oczywiście taką analizę prowadzimy, proszę Państwa, jeśli chodzi o dochody, obserwujemy, analizujemy od początku każdy rok, sprawdzamy dynamikę przy planowaniu dochodów budżetu. Oczywiście bierzemy to pod uwagę, jak się historycznie kształtują niektóre źródła dochodów. Więc tutaj pan radny, jeśli to zapotował, widzi pan proszę, bardzo różnie na ten wzrost i spadek. Podatek dochodowy jest uzależniony również od procesów inwestycyjnych u przedsiębiorców, osób prawnych, w zależności od tego, jak są angażowane środki. To tak to wygląda. Teraz, jeśli chodzi o subwencje, to już to odpowiedziałam, tak? Jeśli by pan potrzebował znak potrzebny, to się ze sobą tego nie ma materiału, to możemy również na komisjach przygotować i pokazać, jak kształtowały się wpływy przed ostatnimi kilka lat, jeśli chodzi o subwencje, no to żaden problem, żeby państwu takie materiały również przedstawić. Jeśli chodzi o pana pytanie dotyczące organizacji, odpowiedzi panu radnemu Ludowikowi, radnemu Jeziorowi. Jeśli chodzi o obligacje, nie mogę powiedzieć, jakie będzie oprocentowanie w tej chwili, ponieważ tego jeszcze nie wiemy. To są planowane przychody. Będziemy ogłaszać przetarg. Mimo, że tutaj nie obowiązuje przetarg, to jednak taką formę na podstawie kodeksu cywilnego zawsze stosujemy przy obligacjach, żeby zaprosić jak najwięcej oferentów do złożenia swoich propozycji. Oczywiście dopuszczamy zawsze negocjacje, bo jest to możliwe przy takiej formie wyboru. A więc ile możemy uzyskać? Mogę powiedzieć na podstawie umowy z 15 roku, bo mamy już jedną emisję obligacji online przeprowadzoną w 2015. Tam były obligacje z różnym okresem wykupu od 5 lat do 14, a więc i ta stawka oprocentowania była różna. Zaczynała się od 0,5. I szacując kwotę odsetek do wydatków, przyjęliśmy, że to będzie WIBOR plus 0,5. A jak to wyjdzie, to dopiero zobaczymy w przyszłym roku, ponieważ przede wszystkim będzie jeszcze uchwała Państwa Rady. To jest tylko plan, to jest szacunek. Będzie zgoda Państwa Rady w formie uchwały. Będzie opinia regionalnej spokrawikowej czy możliwe. Więc to dopiero te wszystkie informacje będą w przyszłym roku. To nie ma już zawartych umów. Nie ma decyzji na temat, że będą to na pewno jeszcze dodać, że będą to na pewno obligacje. Tak, tutaj zaproponowano, bo jak pani radni Jezioros słusznie zauważył, jest to wygodna forma środków zwrotnych, ponieważ po pierwsze można wyrozkodać, można określać transze, można spłacać potem też w zależności powiedzmy od tego okresu, jak budżet będzie w stanie to wypłacić, mogą to być 5-letnie, 10-letnie i 15-letnie obligacje. I oczywiście ten okres wydłużania będzie też uzależniony od stopy oprocentowania, ale zawsze jest to WIBOR przy obligacjach na około 6-miesięczne plus marża. I na podstawie tego umowy z 15 roku pamiętam, że tam jest od 0,56 albo 57 do 87 może. Nie, nie, nie WIBOR, marża.
pana męża, to tak panie radnie, to tak szczegółowo jeszcze nie możemy określić na co, na które zadania będą wydane, na które kredyt. Oczywiście ta wielkość może być też inna, może więcej kredytów, może mniej obligacji. W zależności od tego, jak to realizowane zadanie inwestycyjne, w jakim tempie, będzie to też uzależnione od potrzeby, od konieczności przyjęcia tych środków zwrotnych i w takim czasie, kiedy będą one faktycznie potrzebne. Zresztą w każdej umowie, które dotyczy czy kredytu, czy obligacji, zawierany jest zapis, że będą te środki, użyję takiego słowa, ciągnięte wtedy, kiedy one będą potrzebne, prawda? Czyli nie ustala się nam do pewnego terminu, że musimy wziąć 1 maja czy 1 lipca, tylko wtedy, kiedy faktycznie są już potrzebne, żeby sfinansować wydatki. Także tutaj oczywiście będziemy Państwa informować, jeżeli będzie już taka decyzja o obligacjach. To kredyt mamy taką umowę, prawda? Mamy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, mamy podpisaną umowę, jest to korzystny kredyt, korzystamy z tego w tym roku, co miesiąc, w roku złotych. Na przyszły rok, w zależności od tego, jak się rozłożą zadania, EIB ma swoje wymagania, ma swoje uregulowania, są tam określone zadania, które mogą być finansowane, ile możemy dostać, jeżeli to są zadania finansowane z udziałem środków europejskich. Ponieważ bardzo dokładnie się rozliczamy przy każdym zadaniu z tym, ile środków jest środków europejskich, a ile na własny udział. A więc miasto może wziąć tylko tą część, ale to zgody wynika na finansowanie własnego udziału. Tu jesteśmy poddawani kontroli, nawet za chwilę będziemy mieć kontrolę Narodowego Banku Polskiego, co do rozliczeń właśnie się z finansową instytucją zagraniczną. Także tu jesteśmy pod ścisłą kontrolą i oczywiście raportujemy stan realizacji zadań, jak również wydatki na to zadanie. Także proszę Państwa, ta dyskusja, jeśli chodzi o obligacje, ona się pewnie odbędzie w przyszłym roku, kiedy prezydent przedstawi Państwu projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia tego zobowiązania jako obligacji. To będzie w tej uchwale określone i wtedy ta dyskusja się odbędzie. Będzie to uzależnione również od WIBOR-u, oprocentowanie. Przewiduje się, że WIBOR utrzyma się w przyszłym roku na tym poziomie i przy planowaniu kosztów związanych z obsługą długu, takie też tu założenie na rok przyszły, drugi miesiąc, że ten WIBOR nie powinien wzrosnąć, tylko utrzymać na tym poziomie. Jeśli chodzi o tą techniczną stronę uruchamiania rezerwy dla jednostek pomocniczych. Tak zaplanowano, proszę Państwa, ale jest to ruchoma kwota, tak to powiem, pod potrzeby jednostek pomocniczych. Jeżeli jednostka pomocnicza zgłasza jakiś wniosek, my nie wiemy jak na tym etapie. Oczywiście potem, jeżeli okazuje się, że jest to wydatek inwestycyjny, wydatek majątkowy, to tak go odpowiednio klasyfikujemy. Jeśli Panie Radny, będzie potrzeba więcej środków na wydatki bieżące, żadnego problemu nie będzie. To jest tylko konieczność właściwego sklasyfikowania przy realizacji zadania, czy jest to wydatek majątkowy, czy bieżący. Proszę się tym nie sugerować i nie martwić, że może to mało na bieżące, a za dużo na inwestycyjne. Będziemy pod potrzeby Państwa reagować i zarządzeniem prezydenta będzie ta rezerwa uruchamiana, czy to na bieżące, czy na majątkowe. Żadnego problemu z tym nie było w tym roku i w latach potrzebnych. Tak jak jednostki pomocnicze zgłaszały akt regulacyjny. To tyle chyba, co ja mogłabym powiedzieć od tej strony takiej czysto finansowej, może niekoniecznie. A jeszcze przepraszam, pani radna z panów pytała o smoga. O smoga, tak? Tak, proszę Państwa, no, są zaplanowane wydatki w kwocie 350 tysięcy na wydatki w ramach programu ograniczenia niskiej emisji. Jest taka uchwała Rady z 15
2015 roku w sprawie przyjęcia programu ograniczania niskiej emisji. I oczywiście to zadanie cieszy się ogromnym powodzeniem. Zwiększaliśmy do roku jeszcze środki na to zadanie. To Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się tym zadaniem. I oczywiście nadal w przyszłym roku jest kontynuacja tego zadania. Czyli jeżeli będzie za mało, być może, jeśli będzie dużo wniosków, być może będzie jeszcze tutaj fantazyjnie pragnować za wnioski, tak to tak. Tak mogę być zmniejszana. Super myśl. Jeżeli pani nie zrozumiała, chodzi mi o program antysmogowy. Nie o ten program. Dzisiaj mamy raport z tego programu niskiej emisji, programu sesji. Tylko oddzielny program, który ma na celu wyeliminowanie oczywiście wszystkich składników ciężkich metali z naszego powietrza na skutek działań, które mają oczyścić powietrze, czyli tutaj wzięlibyśmy, bo ja pytałam panią dyrektor, która na Komisji Rozwoju nam przedkładała ten program niskiej emisji, to stwierdziła, że on nie ma nic wspólnego z czystym powietrzem. Więc ja bardzo prosiłam, ja wiem, że ma. Ja też panią dyrektor przekonywałam, ale chodzi głównie o działania związane z programem antysmogowym. I tutaj jest szereg czynności, które miasto mogłoby wykonać, przeznaczyć na to środki finansowe, aby to powietrze nasze było w miarę czyste. Dziękuję. Czyli mam teraz wiedzę taką, że nie przewiduje się w przyszłorocznym budżecie pieniążków na ten cel. Pani Skarbnik, proszę, niech pani spojrzy. Mogę ja zadać głos w tej sprawie? Niech pani spojrzy, pani Skarbnik. To jest program, tu jest artykuł z Wrocławia. Realizujemy projekty na to, rozbudowujemy sieć projektową
jesteśmy w programie elektromobilności, kupujemy auto niskoemisyjne i zeroemisyjne. Realizujemy te zadania. Kolejne. Szkolenia w zakresie dzieci i młodzieży. Realizujemy te programy szkoleniowe, edukacyjne w zakresie niskiej emisji, spalania itd. itd. I tych tematów, i one w budżecie są. Tylko pod różnymi tytułami, pod różnymi elementami wspierają te działania. Istotnym jeszcze elementem jest, które warto przypomnieć tak troszkę, jak już mówimy o tej niskiej emisji. Dotarłem do tego dokumentu, bo stwierdziłem, że to chyba trzeba też sobie uświadomić pewne rzeczy. Jest w tym dokumencie marszałka, jest też pokazany bilans emisji wpływów. Bilans, i on jest podzielony na takie dwie elementy. Bilans emisji wpływów PET-PET-ST 10 i PM2. Bilans emisji napływowej i strefy strefy. Teraz strefy, to mówimy o mieście Lublinie. Ja Państwu odczytam procenty. To jest bilans, prawda, oczywiście do 100. Emisja napływowa. Punktowa z pasa 30 km. 3,5%. Napływowa. Punktowa z wysokich źródeł. 28,8%. Napływowa, powierzchniowa z pasa 30 km. 28,9%. Napływowa liniowa z pasa 30 km. 19,7%. Napływowa z rolnictwa z pasa 30 km. 5,6%. Napływowa. A teraz z terenu strefy, czyli z Lublina. Punktowa 2,3%. Powierzchniowa 5,1%. Liniowa 6%. Suma tych cyfr, które dodałem, daje rozmiar 100. Kolejna, tabela 11. Bilans emisji pyłu zamieszanego PM2,5 do strefy aglomeracji lubelskiej. Sąsiedzi nas trumią, nie my się. Więc proszę, musimy odpowiedzieć szczerze. Lubelska, to jest 2012 roku. Napływowa. Bilans emisji pyłu zamieszanego PM2,5 do strefy aglomeracji lubelskiej. 2015 roku. Napływowa. Punktowa spasa 30 km. To będę wysyłał 2,9, 24, 1, 48, 2, 9, 7, 1, 4. Z terenu strefy. Punktowa 1,5, powierzchniowa 8, 4, liniowa 3. To jednak pokazuje, że nie chodzi o tych cyfr. Pokazuje, że ten skala powinien się przemieszczać. Ten temat jest bardzo, bardzo złożony. Natomiast ja też może nawiążę do tego, bo też warto o tym wspomnieć. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska chyba w Małopolsce nałożył na gminy karę za nieprzestrzeganie właśnie problemów ochrony powietrza. I to by spłoniło, jeżeli jest kara, z jakiegoś powodu. Przeanalizuję te dokumenty. Jak czytam dokument ten marszałkowski, to my wszystkie te punkty realizujemy. Oczywiście nie upieramy go w jakiś dokument, który dokładnie wszystko zebrał i podsumował. Natomiast wszystkie te elementy, które są w tym programie kierowane do gminy jako zobowiązane do realizacji, realizujemy. Więc wydaje mi się, to jest ta odpowiedź na to pytanie tej działalności i prowadzonej z konsekwentnej polityki antysmogowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, ja tylko jeszcze wyrażam prośbę. A czy mogę zabrać głos? Tam uzupełnienie. Tak, proszę. Prezydencie, z uwagi na to, że program antysmogowy określa cele i określa kwoty, które są jakby przewidywane i wydane przez miasto na ten cel. Oczywiście wiemy, że marszałek obliguje nas do działań, które my musimy realizować, ale przede wszystkim miasto powinno realizować projekty i powinniśmy przekazywać na te projekty odpowiednie sumy, kwoty. I tutaj taką deklarację składa pan prezydent Wrocławia i podejmuje program antysmogowy, gdzie przeznacza przez 10 lat wydać na ten program 300 milionów złotych. I tu są zadania konkretne, ja Państwu przekażę później ten artykuł, bo to można w internecie sobie artykuł znaleźć.
jak wygląda program antysmogowy we Wrocławiu, a my z tym problemem w tym momencie się borykamy, dlatego że do mnie wpływają ogromne ilości próśb i wniosków mieszkańców, żeby się tym zająć. I chciałabym prosić pana prezydenta, żeby przewidział środki finansowe na ten program, żebyśmy go określili, żebyśmy go podjęli. I proszę tu nie mylić sprawy z środkami, które każe nam ustawowo wydawać pan marszałek i obliguje nas do wykonywania pewnych zadań związanych z tym zadaniem. Tylko bardzo bym prosiła, żebyśmy my jako gmina podjęli takie działania, jak inne gminy podejmują i przeznaczyli środki albo na zadania związane, projekty unijne, które nam dofinansowują pewne zadania, albo środki finansowe, które możemy wydać w ramach jakby edukacji w szkołach i środki finansowe, które możemy wydać w ramach zabezpieczeń, jak na komunikację miejską pan mówi, że wydajemy, ale na przykład co zrobić, żebyśmy na ulicach nie mieli tyle tych spalin, więc jakie środki musimy jeszcze wydać? Oczywiście dobrym kierunkiem były bilety, prawda, komunikacji miejskiej, darmowe dla dzieci, ale można by było podjąć dalej idące kroki. Dobrym zadaniem byłoby, tak jak pan prezydent mówi, wydać środki finansowe dotyczące rozbudowy sieci elektrociepłowniczej, ale proszę to określić, ile by przeznaczymy na to. To te wszystkie zadania, które by się na to składały, trzeba określić w programie antysmogowym. Ten program jako miasto moglibyśmy podjąć. Ja bardzo proszę o zrozumienie sytuacji w mieście, ponieważ smog mamy i badania też tu posiadam. Tylko nie będę zanudzać kolegów, bo ja mam całkiem inne wyniki niż pan prezydent. Mogę przekazać panu na ręce tą notatkę związaną właśnie z tymi obliczeniami. Bardzo prosiłabym, żeby w budżecie na przyszły rok był podjęty program antysmogowy jakby w kierunku bezpieczeństwa mieszkańców, zdrowotnego bezpieczeństwa mieszkańców. Dziękuję, na tym kończę. Panie Przewodniczący, jeśli Jolanta z kompetencji odbiera oczywiście swoje oczekiwania, to chętnie porozmawiamy. Ja chciałbym Państwu powiedzieć, że po pierwsze wydajemy dużo większe, ponosimy nakłady niż wspomniany Wrocław na transport zeroemisyjny i to jest jedno z głównych źródeł smogu, mówię o transporcie. Po drugie, jeśli mówi Pani o elektrociepłowniach, to przypomnę, nie należy do Polskiej Grupy Energetycznej i w tym zakresie stosowne pisma z naszej strony i oczekiwania zostały wyrażone. Druga elektrociepłownia należy do prywatnego inwestora, mówimy o Megatem. Tam w tej chwili jest wdrażana produkcja w oparciu o biomasę, czyli odejście wcześniej przynajmniej od węgla jako źródła. Jeśli przyjrzeć się ciepłu systemowemu, to tak jak pan prezydent Artuszewczyk powiedział, NPEC realizuje i modernizację rozbudowy nowej sieci i w tym przypadku to zadanie za 60 kilka milionów złotych, z tym też jest między innymi związane. Jeśli sięgnie pani do tematyki związanej już z panelistami, co roku oferujemy taką ilość środków, która interesuje mieszkańców. W tym roku otrzymali skargi, mówiła, zwiększyliśmy tak, żeby wszystkie wnioski można było rozpatrzyć. To panelista, którym dysponują nasi mieszkańcy, kreują przynajmniej lokalnie w istotne tutaj problemy. I wnioskowaliśmy jako samorządy o jednoznaczne stanowisko rządu w tym zakresie. Macie Państwo póki co zakaz spalania niektórych, jak to nazwać, mułów, tak, ale jednocześnie nie wprowadzono zakazu instalowania paleniska starego typu. Czyli, znaczy mówiąc, to jest absolutnie poza normą.
Jeśli wnioskuje Pani o ograniczenia emisji przez samochody, to oczywiście byśmy również zwrócili się do rządu o zakaz importu stałych samochodów z silnikami diesla, bo one generalnie najbardziej zanieczyszczają w tym zakresie i tak dalej, i tak dalej. Inaczej mówiąc, robimy to, co jest częścią pewnej polityki antysmogowej i to dosyć skutecznie. Te nakłady wprost lub pośrednio są w przyszłorocznym budżecie ujęte, a o wszystkich szczegółach oczywiście można oddzielnie rozmawiać, dlatego też zapraszamy do współpracy. Pan radny Szuczyk. Ja chciałem się wypowiedzieć, natomiast pani rada powiedziała o tych badaniach. Oczywiście badania są, ja tylko podam państwu bilans. Nie mówię o ilościach, tylko podam tylko bilans. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, widzę, że jeszcze są chętni do dyskusji, ale zaproponuję otwarcie listy mówców i jednocześnie złożę wniosek o zamknięcie po złożeniu Państwa. Dlatego też wszystkich zachęcam do tego, zgłoście się Państwo do głosu. Teraz tylko zamkniemy listę mówców. Jednocześnie chciałbym przypomnieć, że dziś na radnicy zadowolenia zaczynamy. To nie jest czas na szczegółowe dyskusje, tak jak przed chwilą słyszeliśmy o programie transportowym. To jest czas na to, żeby dziś dopytać o dokładnie tam ogólne rzeczy zawarte w budżecie. Przed chwilą zapoznaliśmy się z projektem. Czas na szczegóły naprawdę będzie na bardzo wielu komisjach, które czekają i przygotowa się budżetowi. Mogę jeszcze? Bardzo proszę o otwarcie. Panie przewodniczący, to tak, że jest, proszę. Kwestia papiennej, bo tak rozstrzygamy. Jeżeli kwestia papiennej traktuje inwestycje w dopóki tej inwestycji nie skończy, my to na pewno na nie będziemy realizować. Szanowni Państwo, natomiast po zakończeniu tej inwestycji ta droga, przecież ona mamy chyba dokumentację z tej funkcji, będziemy realizować. Tak, już jest tak jak tutaj jest pisane, realizuje mówię, każda droga pani mężczyzny w tym momencie nie będziemy. Ja tylko dopytam, panie prezydencie, jeśli mogę, panie przewodniczący, w tej sprawie papiernej, bo tylko jedno pytanie. No ale to przyszło po prostu listę, nie chcę zadać, że wszyscy zapiszemy. Bardzo proszę, jestem jedno na dwie. Bardzo proszę, szanowni państwo, kto chciałby zabrać głos, proszę, proszę, panie prezydencie. Proszę powiedzieć wszyscy. Będzie bardzo, no powiedzmy,
i owocna i burzliwa, podejrzewa, ponieważ je podała Fundacja Wolność na dzień tutaj pan już nie tylko my, jako klub, zadłużenie miasta jest bardzo wysokie, 450 tysięcy i no, tych pieniędzy no, jest niewiele w tej chwili w budżecie, że musimy to na komisjach, gdzie chociażby w wczorajszej Komisji Kultury, gdzie mamy uroczystość taką i też nie brakuje tam w pewnej, w sumie no, czy dużej, czy małej, to jest w danym projekcie kwoty. Ja bym chciał wziąć pod uwagę jeden aspekt, mianowicie taki, że zapewne, jak wiemy, i radni dzielnicowi, i rady dzielnic, także radni miejscy, wniesie bardzo dużo wniosków budżetowych i no, trudno się dziwić, żeby wszystkie one były zrealizowane. Ale chciałbym też, aby się Państwo mieli na uwadze, Państwo, którzy konstruują, wiecie ten budżet, że w tym roku, w poprzednich latach, no, nie mówię, że nas, Szwankowski, na budżetu, właśnie tutaj na tą salę zgłoszone zostały projekty uchwał obywatelskich. Żeby zwrócić uwagę, ja już nie wspominam, sygnalizacji świetnej na ulicy Nadwyższyńskiej, sygnalizacji świetnej na Pawła i tak dalej. Mógłbym wymieniać wiele takich uchwał, które tak naprawdę przyjęte zostały tutaj no właśnie przez Państwa i jak Państwo sami widzicie te uchwały, są tylko na papierze, gdzieś tam leżakują w szufladach i w zasadzie realizacji tych uchwał nie możemy się doczekać. To jest jedna kwestia, o której chciałem powiedzieć. A druga kwestia to jest, oczywiście pracujemy w Komisji do Spraw Rad Dzielnicy Jednostek Pomocniczych, aczkolwiek podniesiona była kwestia nawet dzisiaj, zresztą sugerują to radni dzielnicowi, że te kompetencje ich no, poprzez to, że ta sytuacja jest niewielka, a mamy przecież budżet obywatelski, który uaktywnia mieszkańców i nie można temu zaprzeczyć, a jednocześnie no, jakby zniechęca radnych dzielnicowych do działania przy tak niewielkiej rezerwie budżetowej, która uważam powinna być podniesiona. Jakie kwoty to trudno nie powiedzieć w tej chwili, bo wiadomo, że to trzeba oszacować, ale to jest takie zabieranie też, można powiedzieć, chęci kompetencji troszeczkę radnym dzielnicowym. Proszę zwrócić uwagę, że niebawem pół roku po wyborach samorządowych, czy za półtora roku będziemy mieli wybory do dzielnic. Frekwencja do tych jednostek jest bardzo niewielka i ja się obawiam, że może to spowodować też, że jeszcze będzie mniejsza z racji tego, że mieszkańcy no, nie będą się radnić do tych jednostek, ze względu na to, że chociażby praca tam jest typowo społeczna, aczkolwiek też i aplikuje do tego, aby poświęcić swój prywatny czas. Także chciałbym, żeby te kwestie, bo na pewno będzie jeszcze dużo dyskusji, zostały wzięte pod uwagę i żebyśmy po prostu nie tworzyli uchwał społecznych tylko dlatego, że wypada zagłosować na nie wszystkim radnym, bo tak po prostu społeczeństwo oczekuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję pan radny Dariusz Jeźdź. Powtórzę pytanie, które zostało mi zadane, na które odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Jeżeli jest możliwe oczywiście uzyskanie tej odpowiedzi, chciałbym zapytać, ile środków zaplanowanych na inwestycje w 2018 roku pochodzić będą z budżetu państwa? Czy jesteśmy w stanie określić tę kwotę? Zaplanowaliśmy 400 milionów. Ile z tej kwoty pochodzić będzie z budżetu państwa? Zero, panie radny. Zero. To są fundusze europejskie. Nie mamy żadnej dotacji inwestycyjnej z wyjątkiem polityki społecznej. Pani Stanisław. Poza tymi zero.
Czy pan radny da już jeszcze skończył? Tak? Tutaj panowie Brechi prosili o zmianę kolejności. Bardzo proszę, pan też powie. Dziękuję panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo. Byłem zadowolony panu przewodniczącemu, czy sposób procedowania na najbliższych komisjach będzie taki, że najpierw pojawiamy się na samym dokumentem, a dopiero później przyjmujemy poprawki do budżetu. No bo jeśli tak, to już dzisiaj z uwagi na interpelację bym zadawał pytania. I nie chciałbym usłyszeć odpowiedzi na moje pytania, wcześniej piszę. Plus jeszcze jedno, ta sytuacja dotyka do prawnicy przewodniczący. Zwracam się z uprzejmą prośbą. Ja słyszałem, na końcówkę była słabo słyszałem. Aha. Popytałem o Schetynówkę. Którą drogę chcemy zrobić, wyremontować, tak przebudowy w ramach tego dofinansowania? Dziękuję bardzo. Proszę panią Małgorzatę Suchanowską. Chciałam zapytać panią całą skarbnik, jak będą rozdysponowane środki finansowe na remonty, ponieważ w ubiegłym budżecie było to tak oczywiście podana była suma na dany cel remontów, no i kto pierwszy to lepszy, nie? Jak w tym roku, ile tych środków będzie na remonty dróg? To jest ważne bardzo, ponieważ tych dróg do remontów i do przygotowania, żeby były przejezdne chociażby, jest bardzo dużo. I ile wydamy na mieszkania w ZNK, na remonty mieszkań w ZNK? Mamy bardzo trudną sytuację związaną z mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi, więc bardzo prosiłabym o czy ta pula pieniążków, która była corocznie przekazywana na ZNK, się zwiększyła, czy jest mniej więcej w granicach takich samych. Ja bym wnioskowała jednak o większe środki dla ZNK, no i o zagospodarowanie pustostanów, o przeznaczenie środków finansowych na remonty pustostanów, które oczywiście są możliwe. Czy są środki finansowe na tego typu zadania i czy możemy podjąć jakiś program związany właśnie z zabezpieczeniem tych starych kamienic i remontami? Ja mam po swoje pomysły, może w innym czasie to przekażę. Ale czy jest to możliwe, żebyśmy przeznaczyli i więcej środków na ZNK? Dziękuję. Dziękuję panu radnym. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie. Chciałbym dopytać w tym punkcie ulicy Wapiennej dlaczego? Ponieważ MPWiK z informacji, które zostały udzielone nam komisji budżetowej, powiedzieli państwo z MPWiK-u, że będzie wykonana kanalizacja sanitarna. W związku z tym, a co z kanalizacją deszczową, czy to nie powinno pójść w parze i przygotować tą kanalizację deszczową, bo mieszkańcom, choć burzową, bo mieszkańcom chodzi o te wody, które spływają z zabetonowanych osiedli powyżej i to ich tak naprawdę dotyka i wybudowanie kanalizacji sanitarnej oczywiście jest zasadne, natomiast tu chodzi tak naprawdę o deszczową. To pierwsze moje pytanie i czy nie możemy przewidzieć w budżecie jakichś środków na to? A drugie pytanie, to jest pytanie do pani skarbnik o zadłużenie, ponieważ pojawiła się informacja, że do 30 września mamy zadłużenie na poziomie 1 450 000 000, z czego to wynika jeszcze miesiąc temu było 1 300 chyba 30.
i to jest zadłużenie miasta plus zadłużenie spółek na poziomie 300 milionów miasta, czyli to suma daje 1,750 milionów. Chciałbym dopytać, jak to się będzie przedstawiać w roku 2018, jak jest pan na 2019 i 2020. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jestem głosowany zamkniętą, przechodzimy do odpowiedzi. Może ale jeszcze chcę. Może ja pierwszy spróbuję odpowiedzieć panu radnemu, panie radny, oczywiście gospodarzem na komisji jest przewodniczący komisji, aczkolwiek to typu pytań właśnie się to odbywało. Ja bym pan powiedział, że zajmujemy się całością dokumentu, a na koniec składamy wnioski do budżetu. Panie przewodniczący, proponujemy przerwę, gdyż nie ma kworum. Nie możemy to zgodnie. To wyjaśniamy, no wyjaśnimy tym, który to interesuje, skoro pozostali sobie poszli w związku z powyższym na pana Szymczyk najpierw. Ale sprawdźmy listę obecności. Może tak szybko już powiedział wam jedno. Jest oczywistym, że jeżeli ta inwestycja ruszy z Epowikiem, no to nie wyobrażam sobie, że nie zrobimy kanału burzowego. Nie, ja mówię, że nie zrobimy. W tym sensie. Natomiast było pytanie o drogę, no więc powiedziałem uczciwie o samej w takim rozumieniu tego pojęcia. Bo nie pamiętam też projektu, jak myśmy zaprojektowali na objemnej kwestii odwodnienia, bo te dokumentacje zarówno w zakresie deszczówki, jak i tam sanitarnej wodociągu, no muszą być ze sobą spójne. Były uwzględniane, więc to jest jasne, że... Na pewno będzie to musiało być... Ja też jestem zakładam w zakresie wybiegu, więc to na pewno nie będzie tak, że położymy jedną rolę, a drugi rolę nie położymy, tak przy porównaniu będzie. Ten wybieg podpisał umowę i jeszcze nie rozpoznał przetargów. To wszystko się przesuwa i tutaj jakąś oczywistą racjonalnością jest, że się tu współpracuje, realizujemy inwestycje razem. Ponieważ to jest nasza spółka, to z tym nie będzie żadnych problemów. Natomiast pani skarbnik zaraz odpowie w tej kwestii zadłużenia, tylko pani radny, to jest często powtarzany błąd. Proszę nie łączyć zadłużenia spółek z zadłużeniem miasta, bo to są dwa różne podmioty w rozumieniu osobowości prawnej, czyli inaczej mówiąc, spółki mają zdolność kredytową, mają zdolność do rozciągania zobowiązań, same odpowiadają swoim majątkiem za te zobowiązania i w tym konkretnym przypadku to zadłużenie, które dotyczy PESO i NFI-u w szczególności, wiąże się z realizacją programów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich. Czyli naszym związku z inwestycjami. To zadłużenie jest bez problemu obsługiwane przez spółki, co zresztą prezesi wielokrotnie już o tym mówili, czy wyjaśniali państwo. Natomiast jeśli chodzi o poziom długu niezbędnej, to tu się pojawiają po raz któryś liczby, które nie odpowiadają bardzo. Zadania długoterminowego spółek. I tak jest. Spółki też realizują zadania
mają parę miasto, nie odpowiada za spółkę. Owszem, są to spółki miejskie. Robimy miasto konsolidowane po każdym roku, prawda? Robimy bilans budżetu, robimy bilans ze wszystkich naszych jednostek samorządowych, zakładem budżetowym łącznie i robimy jeszcze bilans skonsolidowany łącznie ze spółkami. Podejrzewam, że ta informacja pojawiła się ze bilansu skonsolidowanego po złączeniu wszystkich aktywów i pasywów z spółkami. Nasze, czyli sam PST, plus spółki. I tak należałoby to jednak tak rozdzielić, ponieważ spółki jako odrębne podmioty prawne prowadzące spółkę odpowiadają za swoje zobowiązania. Budżet miasta nie będzie odpowiadał za swoje zobowiązania. Dziękuję bardzo. Nie mamy głosu w dyskusji. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu.
Być może że stać się za 84 wstrzymujące się uchwała za kobietę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Rasta Komisja w 2016 w sprawie wydatnej prognozy finansowej. Prawie bardzo poprawku, że teraz przeciwko głosuję bez dyskusji. Nie sprzeciwu, proszę o określenie tematu. Kto z Państwa jak mówił, że jest zapomnieniem, że to będzie uchwała bardzo poprawku? Zaraz będzie zarzut, że nie możemy blokować firmą
3 czy tam 4. A to podejmujemy uchwałę na tej sesji o lokalizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Natomiast poinformuję, żeby nie było jakichś dalszych uwag. Po pierwsze, zgodnie z prawem, jeżeli firma jakakolwiek czy przedsiębiorca, czy osoba fizyczna zgłasza wniosek, to jakby prezydent nie ma tutaj od tego możliwości nie robić. Tylko zgłasza tego projektu na odwiedzenie miasta, zgodnie z przepisami prawa. To jest jedna rzecz. Po drugie, niezależnie od tego, ile jest opinii lokalizacyjnej na przykład miasta, to by było 1500, na 1500 obiektów, to o ile się wymienia, w drugim mogą powstać 2-3 kasyna, dwa kasyna. W związku z tym, to jest niezależne od tego, ile by nie lokalizacji wydatków. Minister finansów i tak określił w drodze przetargu, które firmy wybywa. I to tyle. Ta rada miasta ma być tylko czynny w związku z przepisami prawa. Prezydent potrzebny wniosek przekazuje do Rady Miasta, ja przekazuję Państwu, Państwo podjęli się decyzję tak albo nie i już. Wręcz od Pani Dyrektor kończy w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Pan Radny Drodzy, Państwo. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydencie, Wysoka Rada. Ponieważ gmina Lublin wydaje bardzo duże środki finansowe w celu walki z uzależnieniami, w związku z tym chciałem się zapytać, czy na przykład każdego dowierzchujący Zjednoczony Przedsiębiorstwa Rozrywkowe na przykład, to chciałbym się spytać, czy te kasyna gry w jakiś sposób partycypują na przykład w akcjach społecznych czy sportowych w mieście Lublin, dochody mają bardzo duże, w związku z tym wiem, że w innych miastach partycypują w niektórych przedsięwzięciach, czy dofinansowują tak na akcje społeczne. Chciałem się spytać, jak to wygląda w mieście gminie Lublin. Dziękuję. Ale to ja rozumiem, że Pan wywołuje kogoś do tablicy? Znaczy, my na to pytanie nie znam odpowiedzi, więc ja nie wiem. Minister, nie, no tutaj przecież ta Zjednoczona Sieć Przedsiębiorstwa Rozrywkowe działają w mieście Lublin. Przypomnę Panu Przewodniczącemu, że na niektórych sesjach byli przedstawiciele zgłaszający wniosek i mogliśmy im zadawać pytania i oni odpowiadali na te pytania. Czyli się Pan pyta, czy jest to pracownik Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych? A to się powie sami. Być może, no ktoś ten wniosek składał, w związku z tym... Ale o co tu chodzi, Panie Radny? Ja pytam organizację wnioskującą o lokalizację kasyna gry, czy w jakiś sposób dofinansowuje akcje społeczne lub inne w mieście Lublin. Czy wnioskuje Pan o dopuszczenie głosu spoza rady do zabrania głosu? Jeśli po prostu ktoś przygotowujący ten projekt uchwały nie może na to odpowiedzieć. To jest o tym, że Pani Rektor Kościół nie wiedziała, czy firma, która tutaj jest, partycypuje w jakichś akcjach społecznych, bo to nie jest zakres obowiązku. Czy na sali jest przedstawiciel NZPR-u? Nie ma, nie widzę w takim razie, nie wniosło to. Zgłasza się. Bardzo proszę, Rada Suchanowska i Radny Dyrektor. Dziękuję Panie Przewodniczący. Proszę się tak nie denerwować na radnych, jak starają się wytłumaczyć Panu, o co chodzi. Więc ja chciałabym Panu wytłumaczyć, o co chodzi, o ile rozumiem, Panie Przewodniczący. Chodzi nam o to, że firmy, które mają kasyna, nie partycypują w możliwościach dofinansowania czy dobrowolnych jakby walka na różne cele, które w mieście są podejmowane przez stowarzyszenia, przez różne inne inicjatywy, z którymi się mieszkańcy czy wydarzenia, z wydarzeniami, z którymi się mieszkańcy zwracają do właścicieli kasy. Całkowicie kasyna się odcinają od naszego miasta, nie dając nic miastu dla społeczeństwa. I o to chodzi, ponieważ sama spotkałam się z taką sytuacją, mam w tym doświadczenie, kasyna się odcinają, nie biorą udziału
takich społecznych zbiórkach, które mają przynieść społeczeństwu miasta jakieś czy kulturalne, czy inne obyczajowe programy, które są. Nie biorą udziału. Czy pan to zrozumiał? Ale ja to doświadczenie z kasynami? Nie. Panie przewodniczący, i to bardzo ważny w tej chwili temat, o którym ja mówię, zmienia. Czyli pan przekręca to, co ja powiedziałam. Ja nie mam do czynienia z kasynami gry, bo to pan powiedział w tym momencie. Pan nie powiedział, że one nie biorą udziału w ogóle. I nie mają żadnego wpływu w potrzeby mieszkańców naszego miasta. Zwłaszcza się lekarz, pan doktor. Bardzo. Przepraszam bardzo, nie zakończył. Prawda, panią rektor Wątek, żeby się ustosunkowała do tego, co mówimy. Panie przewodniczący, panie prezydencie, może pan troszkę. Zresztą pani Gomsior, pani dyrektor, poprawi mnie, jeżeli się mylę, ale generalnie na terenie województwa lubelskiego wskazane są tylko dwa kasyna gry, jedno mamy już w Lublinie, trzy, jedno mamy tutaj w Lublinie i jest jeszcze dwa mamy w Lublinie i jest balans jak gdyby na jedno. I przedsiębiorcy mogą zgłaszać chęć potrzeby budowy kasyna w Zamościu, w Chełmie, w Parczewie, w Jedlance i w Lublinie. Natomiast końcową decyzję wydaje już państwa minister i to jest jasne. Ja rozumiem, że mówił, ale niektórym może trzeba jeszcze raz powiedzieć dobitniej, a projekt uchwały brzmi następująco. Wydanie opinii tylko i wyłącznie o lokalizacji kasyna gry. Lokalizacji. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli projekt uchwały przez pana prezydenta jest przygotowany, że pod względem lokalizacyjnym, czyli ustawy zasadniczej, która mówi konkretnie, że kasyno nie może być przy i wymienia poszczególne podmioty, obiekty zakładne, przedszkola, szkoły i tak dalej, i projekt uchwały jest przygotowany w tym kontekście, to znaczy, że takie kasyno przedsiębiorca po wydaniu opinii pozytywnej przez ministra może zakładać. Jest tylko i wyłącznie lokalizacja. Gdyby była dyskusja merytoryczna, to ja bym się połączył jako osoba, która generalnie uzależnieniami behawioralnymi się zajmuje i konkretnie podyskutował na ten temat, ale nie jest to czas ani miejsce. Dlatego wydajemy opinię pod względem lokalizacyjnym, który jak rozumiem, panie prezydencie, jest to zgodne z prawem. Jeżeli jest to zgodne z prawem, no to uważam, że trzeba dać jednakowe szanse przedsiębiorcom, żeby mogli się o to starać. Natomiast to, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, sugerując przychylność w głosowaniu za jakieś tam dotacje dla miasta, dla mieszkańców i tak dalej, no to ja jestem bardzo zdziwiony na takie propozycje przychylności za tego typu rodzaje przysługi dla mieszkańców, dla miasta i tak dalej, no radziłbym nie brnąć w to, w te tematy, co kasyna proponują, co kasyna, ja mam proste raz. Proszę. Powiem szczerze, proponując takie rozwiązanie, że damy pozytywną opinię, jeżeli kasyna zaproponują coś dla mieszkańców i tak dalej, no powiem szczerze, jesteście państwo bardzo odważni przy takim ministrze sprawiedliwości. Panie radny, ale ja mam głos, a nie zabieram. Każdy może zabrać głos w dyskusji. Czy mogę? Kontynuować. Właściwie jeszcze mógłbym kilka zdań powiedzieć, ale nie pozwolę ze sobie. Ja też mam proszę do mnie. Dziękuję bardzo. Dyskusję zapisywać się po prostu, a potem z panią poseł za 5 minut.
i wniosek formalny o zamknięcie listy dyskutantów. Nie, 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 nie. Bardzo proszę, proszę Państwa, na tym wniosku formalnym. Leczenie uzależnień kosztuje.
lata miesięcy kandydatywne, czy w jaki sposób zapewne o to panu chodziło, czy w jaki sposób widać ich tutaj na terenie. Ja powiem szczerze, że nie widzę tych firm nigdzie w jakichkolwiek akcjach na terenie miasta. Pan doktor zapewne zna też i jednostki chorobowe uzależnienia hazardu, bo się panu to tacy zapewne pacjenci zgłaszają, ale pan doktor zapewne nie wie tego, co ja. Ja pracowałem w kasynie i gdyby pan doktor chciał ze mną porozmawiać, jakie tragedie tam się odbywały, w sensie ruskie tragedie, to powiem, nie, nie same w kasynie, w sensie uzależnienia, bo każdy ma prawo tą działalność prowadzić i nikt do mnie odbiera, jak trzeba, to by pan może, bo niektórzy się do pana zgłaszają, ale też niektórzy się nie zgłaszają. I to są nie tylko prawie dwie jednostek, ale to są prawie dwie rodziny. Także panie doktorze, dopiero pan, jako człowieka wiedzy, jako człowieka, który powinien służyć obywatelom i leczyć, o to, żeby pan ważył słowa, panie doktorze. Nie tędy droga, panie doktorze, jest pan człowiekiem zaufania publicznego. Dwóch osób, jako radny, jako lekarz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Głos ma pan przewodniczący Marcin Nowak. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydent, Wysoka Rada. No, ja nie chciałbym, żeby ta dyskusja po raz kolejny ukształtowała się wokół zagadnień, czy jesteśmy za hazardem, czy jesteśmy przeciwko hazardowi, bo nie na tym to polega. Proszę państwa, takie mówią, tak, i to jest też już jasne, bo wielokrotnie o tym mówiliśmy, kto jest za, kto jest przeciw, nie będziemy potrzebnie dyskutować. Natomiast, żeby nie pobierać wątków, proszę państwa, no, taki obowiązek jest nałożony na nas ogólnie przez ministra finansów i Rada Miasta musi się podnieść do określonej propozycji złożonej przez legalnie, podkreślam, legalnie działające podmioty gospodarcze. Czy jest to racjonalne? No, w mojej ocenie jest to bezwzględnie nieracjonalne, dlatego że w takim samym aspekcie powinniśmy decydować o lokalizacji na przykład kolektorów odpadowych, czy zakładów przepływających, bo to jest to samo w znaczeniu ewentualnie szkodliwości hazardu. Natomiast taki obowiązek mamy, w związku z tym powinniśmy się do tego odnieść. Proszę państwa, legalne podmioty mogą wnioskować o dowolne lokalizacje, ale nie my ocenimy się, jak to działało. Natomiast nasza decyzja traktująca jeden podmiot kosztem drugiego podmiotu skutkuje tym, że nie jesteśmy transparentni jako lokalne ciało uchwałodawcze. Tak raz się już stało, przypomnę. Ja rozumiem, że ktoś może być zwolennikiem, ktoś przeciwnikiem, ale najgorsze, co można w takiej sytuacji zrobić, no to żeby zagłosować odmiennie w stosunku do różnych wniosków. A przypomnę, że taka sytuacja miała miejsce, więc bardzo jest transparentna. Ja myślę, proszę państwa, że powinniśmy tę dyskusję zakończyć i poddać ten projekt pod głosowanie. Mam nadzieję, że dwa kolejne głosy zamkną dyskusję i wyrazimy nasze stanowisko w kontekście lokalizacji. Ostateczną decyzję podejmie, jak państwo wiecie, minister finansów i nie będziemy tutaj niepotrzebnie brnąć w jakieś trudności komunikacyjne, bo przedłużamy dyskusję monologując w nieskończoność. O tym sam po raz kolejny. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Piotr Popiel. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Już miałem nie zabierać głosu, ale kolega sądowy powiedział się tutaj. Miałbym taką prośbę, że jeśli sformułowane są pewne zwroty w kierunku Rady Prawa i Sprawiedliwości, to chciałbym też dopytać, czy te słowa też nie dotyczyły, czy niekoniecznie głosu wcześniej nie zabierałem. Więc bardzo uprzejmie proszę następnie zwracać się do mnie już tak może bezpośrednio, nie wiem, w którym momencie miałbym się wypowiedzieć. Natomiast panie przewodniczący, uprzejmie informuję, iż są z nami przedstawiciele dwóch firm, które postarają się o ten wniosek, o ten zgodę tak na organizację, więc jeśli głosu powinniśmy chyba na nich swoje uwagi zwracać. A uważnie, szanowni państwo, to chciałbym też podkreślić, że chyba doszliśmy do pewnego już absurdu z tym wszystkim, bo faktycznie to, co kolega Ryszard Plus zaznaczył, że wydanie 20 zgód, czy może i więcej, może być 50, więc zdaje się, że w przypadku, no to prowadzi do takiego mało transparentnego chyba działania przez Radę Miasta.
i stanowisko, żeby tutaj te sprawy odpowiednio uprościć, żebyśmy nie musieli właśnie co miesiąc debatować na projekt lokalizacji. Bardzo dziękuję. Radny Bartosz Pragnę, proszę bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu, panie prezydencie. Wniosek do tej kwestii. Po pierwsze, radny Brusy mówi o tej jednej lokalizacji, żebyśmy swoje tutaj wskazywali. Proszę Państwa, chciałem Państwu powiedzieć, że jeżeli wskazalibyśmy jedną lokalizację, to od razu jest niebezpieczeństwo takie, że ktoś zapyta Państwa, dlaczego Państwo tą lokalizację wskazali. Czy macie Państwo jakiś internet, żeby w danej lokalizacji było kasyno? No wiadomo, że jeżeli byłaby zgoda na jedną konkretną lokalizację, jest to korzyść dla właściciela tej nieruchomości, który może mieć wyższy czynsz. Stawia też w bardzo niekomfortowej sytuacji firmy, które są niejako zmuszone na negocjacje z jednym kontrahentem. Także ja Państwa przestrzegam przed takimi zabędami, dlatego że można mieć wtedy podejrzenia, że Państwo macie jakiś interes, żeby w danej lokalizacji było. Wszystkie te lokalizacje, które opiniujemy, są w centrum miasta i nie widzę powodu, żebyśmy mieli wartościować, że 50 metrów dalej jest dla nas lepsza, czy jest jakaś świetna lokalizacja, natomiast 50 metrów w drugą stronę ma być zła, bo tak jak mówię, może być podejrzenie, że jest jakiś drugi jednostek. Poza tym w tym, co Państwo mówicie, jest taka wyrażana przez myślę, w ostatnich dwóch latach PiS-u, PiS-u, żeby wszystko centralizować. Państwo chcecie arbitralnie za wszystkich podejmować decyzje. Nie idźmy tą drogą. Minister z tych 20 lokalizacji nie bierze 20, tylko będzie to jedna lokalizacja, bo tyle jest miejsca. Pan radny Brecht, którego nie widzę, nie rozumie jakiejś takiej cienkiej granicy między i bardzo, bardzo brzydki był to przykład, bo to jest co innego, jeżeli mówimy o tym, że ktoś ma daną nieruchomość i negocjuje z miastem sposób wykorzystania, a ganienie prezydenta za to, że chce, żeby miasto jak najwięcej na tym skorzystało, jest po prostu bardzo, bardzo niesmaczne. Natomiast jeżeli negocjowalibyśmy z firmami, jaki mamy, która firma da więcej korzyści, to jest to już na granicy korupcyjnej. Prawda? Już była taka firma kiedyś, która kosze rozdawała i było z tym wiele kłopotów. Pan radny Ławniczek mówi o tragediach. Dobrze, zgadzam się tutaj z panem Samerem. Marcin Nowak też mówił o tym, że my nie dyskutujemy, czy azot jest dobry, czy jest zły. Jest obecny, póki co prawo polskie dopuszcza. I to, czy to będzie się działo w jednym kasynie, czy w dwóch, czy trzech, to się sytuacja nie zmieni. Z tego powodu, że będzie dodatkowe kasyno, w żaden sposób to nie zmienia sytuacji, ani nie poprawia, nie spowoduje, że uzależnieni przestaną być uzależnieni, jak będzie jedna lokalizacja. Ja pozwolę sobie właśnie przypomnieć, że Państwo niedawno, bodajże, ale tak się ułożyło głosowanie, że dzięki Państwa głosom było przez jakiś czas jedno kasyno. I kolejna sprawa. Macie Państwo, ale proszę o Pani radna Tuchanowska wypowiadała się wielokrotnie w dzisiaj i może Panie Przewodniczący, Pan jest moim Panie Przewodniczący. Naprawdę Pan radny
Panie radny, ja panu nie przeszkadzałem, jak pan wypowiadał się, więc prosiłbym o zachowanie kultury, elementarnych zasad kultury. Panie radny Ławniczak, kultury. Panie radny Ławniczak, nie udzieliłem panu głosu, jest proszę nie krzyczeć. Panie radny Ławniczak, pan ma czas. Państwo macie takie pretensje, że prawo jest takie, że mamy ten obowiązek opiniowania, który potem z tej naszej opinii jest wybierany jeden projekt. Ja chciałem przypomnieć, że Państwa ugrupowanie rządzi w tym momencie w kraju, więc wystarczyłaby jedna noc, bo tak jeden przepis przez jedną noc przechodzi, że Państwo zmienili to prawo i nie będziemy w ogóle opiniować, tylko minister arbitralnie wszystko albo wszystko na Nowogrodzkiej będzie realizowane i będzie Państwo mieli słowo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Ale jest pytanie, na ile do końca? Pan to przecież pan prezydent pewnie udzielił głosu, czy pan prezydent, panie dyrektor, kończył w tej sprawie, prawda? Wyjaśnienie panu przewodniczącemu. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, radni. W tej chwili Wysoka Rada w naszym mieście wydała 6 pozytywnych opinii na lokalizację kasy. To jest na ulicy Kowalskiej złożone przez estradę, również w modelu Grodzka 30 dla estrady. Dla spółki Casino w Krakowskim Przedmieście 29 to jest Europa, Hotel Europa. Zjednoczenie Przedsiębiorstwa Wysokowe Krakowskim Przedmieście 56 to jest Hotel Gminiarka. Matela spółka to jest również Hotel Europa w Krakowskim Przedmieście 29. I spółka Uchmacher to jest hotel Lutniarka przy ulicy Krakowskie, przedmieście 56. To są, i te projekty uchwał, które są dzisiaj przedłożone, to są projekty w związku z wnioskami Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Rozrywkowego o lokalizację na Lutowiczach i na Polskim Przedmieście 29, czyli hotel Europa oraz spółki Casino na Narodowicza Hotel Wiktoria. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście trzeba pomóc. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, proszę o odpowiedź na pytanie. Ja pytałem. Ale ja się pytałem, czy jest na sali przedstawiciel Zjednoczonej Lewicy. Ale pani dyrektor, czy pan słyszy, co ja widzę? Ktoś się zgłosił. A jest tak, ja tej dwóch przedstawicieli. Ale jak się tu się zgłosił, to nie wiem, że nie chciał powiedzieć o tym, nie wiem, to koniecznie. Nie, nie, nie. Czy ktoś chce zabrać głos? Nie wiem, ale co ja chcę powiedzieć. Panie proszę o odpowiedź na pytanie. Nie, ja proszę. Zwracam Państwu uwagę, że w ciągu głosowania otrzymać tylko większością głosów członków lokalizacji z pozytywna czy negatywna. Spółka prezentuje pozytywne zaopiniowanie z zadania lokalizacji. Jeśli negatywne głosowanie większość Państwa radnych będzie przeciw pozytywnemu zaopiniowaniu, będzie drugi to znaczy wydanie opinii negatywnej. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem przygotowania? Pozytywnie zaopiniowanie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Szesnaście.
2013 będzie to rozstrzygnących się stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę o oddaniu pozytywnej opinii lokalizacji na stanie Przemysłowego z 229. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie danej opinii lokalizacji na stanie Przemysłowego z 58 przez 60. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania, uwagi w dyskusji i tak dalej. Głosujemy w dyskusji, zapisujemy do głosu, ale składam wniosek o zamknięcie dyskusji. Bardzo proszę, kto z Państwa chce, bardzo proszę, może zabrać głos w dyskusji. Teraz nie składam wniosek o zamknięcie dyskusji. Bardzo proszę, bo znaczy, kto z Państwa jeszcze chciałbyś napisać do tej listy? Mamy trzy osoby, wniosek o zamknięcie dyskusji. Więc szanujmy się nawzajem. Pierwsza sprawa,
jesteście jako Platforma Obywatelska w koalicji ze wspólnym Lublinem w koalicji rządzącej. I możecie tak naprawdę, mając jeden głos więcej, zrobić wszystko. Wszystko przegłosować. Doskonale to wiecie, że to zrobicie. A nasze prawo jako opozycji jest takie, że mamy prawo zabrać głos, być za, przeciw lub wstrzymać się lub nie głosować po prostu. Dlatego niech pan na tego prawa nie odbiera. Tak, bo pan nas poucza cały czas, co my mamy robić. Panie radny, jeżeli pan chce, aby na całym Krakowskim było tak jak Las Vegas, przegłosujcie to. Jest masa pustostanów, w każdym pustostanie zróbcie kasyno. Trzy województwa mogą być. I nie, bo pan powie wtedy, że my blokujemy, że my nic nie blokujemy. Naprawdę nic nie blokujemy. Mamy prawo wypowiedzieć się w tej kwestii i to czynimy. I tylko o to chodzi. I niech pan nie robi podtekstu, bo ja nie wysyłam pana do szefa waszej partii, nie wysyłam politycznie, nie rozmawiamy na ten temat. Koalicji z wami już powiedziałam, raczej nie zaprzemy, bo nawet jakbyśmy chcieli, to wam rozwiążą strukturę, tak jak to zrobili w Kielcach, gdzie tam była koalicja miejsca. I macie szczęście, jakby to powiedzieć politycznie, że prezydent Żuk się zdecydował na kandydowanie na waszego szefa, bo te struktury pewnie no, gdyby... Który punkt jest? Jak już mam powiedzieć, to skończył z polityką, zrobimy się z nami i dajcie nam prawo głosować i nie wiem, co protestują przeciwko temu, że głosujemy dzisiaj. To ale to jest przykro. Zaraz będziemy głosować. No to będziemy głosować. Nie wiem, to teraz, pozwólcie. Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, drodzy koledzy radni, koleżanki to jest i koleżanki. Najpierw koleżanki, a później radni. Ale zwracam się do pana radnego Bartula, ponieważ przez wiele wypowiedzi tak słuchałam pan Bartul nawijał, tak jak ten świt, tak. Nawijał z mączka na czekoladki, używa często mojego nazwiska, odnosi się do moich wypowiedzi, punktuje moje wypowiedzi i ocenia, odpowiada na moje pytania, czego ja sobie nie życzę. Ponieważ pan Maruń twierdzi, że wiele rzeczy nie rozumie, więc jak pan Maruń nie rozumie, to obawiam się, że musi zrobić sobie przerwę, żeby przyjść tam kupić. Bo jeżeli pan Maruń będzie dalej uchwałam radnych, i straszy radnych, oczywiście, bo pan Maruń straszy radnych przez swoje wypowiedzi. Proszę bardzo, proszę Państwa, za wydanie pozytywnej opinii dla organizacji.
pytania, ty się spóźnił, tak? Może ja nie chcę pani Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, przejdziemy do głosowania.
Kto wstrzymał się od pulsu?